Wojewódzki Kędzierski, najlepsze połączenie, którego słuchasz dzięki Play, partnerowi podcastu. Play. Wojewódzki Kędzierski. Zapraszają Piotr Kędzierski i Kuba Wojewódzki. Partnerem podcastu jest Buch. Buch, bezalkoholowy. Moi drodzy, zostawcie ten mundial przynajmniej na najbliższe kilkadziesiąt minut, bliżej dziewięćdziesięciu minut, bo... Ale Kubą, będzie przerwa. Będzie przerwa. My z Kubą zaprosiliśmy legendę ikonę i tutaj nie ma żadnej przesady, pani Krystyna Prońko naszym gościem. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I ja chciałem zacząć tak westernowo bardzo. Przenosimy się na dziki zachód, rzeka, Krystyna Prońko, sito i poszukiwanie złota. Czy próbowała Pani kiedyś nawiązać do tego, czym zajmowali się Pani przodkowie? Bo rodzina prońków, dobrze odmieniam? Może być. To no. prońko jednak. Rodzina prońko? Pro... Pani, Ja się nie czepiam. Może do... być dla mnie. Jak to wyglądało? Gdzie oni tego złota poszukiwali? Żebym Czy Pani kiedyś miała... miała pokusę? To jest tylko legenda. Okay. A ja to usłyszałam od mojej siostry, że ja wiem o tym, że nasi przodkowie poszukiwali złota na Syberii. Ale czy to prawda? To ja nie wiem, bo ja tego nie, nie, nie mam możliwości nawet sprawdzenia. Natomiast jeśli chodzi o mnie samą, nie, nie poszukiwałam złota. Nigdzie. A oni znaleźli? Prawdopodobnie tak, bo w końcu wrócili jednak do Polski i. Mieli za co? I mieli za co, tak. A czy w tym łańcuchu pokoleniowego wydawania pieniędzy pani coś ka kapło? Kapło od ojca. Kapło. Czy jednak było złoto poloników, to nie legenda. Ale to, 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 o czym my mówimy, to się odbywało pod koniec XIX wieku, na początku XX. Mhm. A to, co mi kapło, to już było dużo, dużo później. Dobrze. To ja, ja mam inny początek, również westernowy mhm. i tajemniczy. Pani Krystyno, jaki jest wzór chemiczny alkoholu? Którego, proszę mu, pana? Może być etylowy, może być <grym grym> Czuję fachowca. <grym> tego, żebyśmy mogli spożyć. No 2 h C2H, 5 C2H5, a to, mety... to etylowy. No, a a C2... jaki pan pije? C2H6 od O. Nie, nie. Tak, nie, nie. Naprawdę? <grym> nie, pije? nie. Niech pani pan posłucha, jak ja mówię, to właśnie dlatego... Ale to nie od alkoholu, proszę Nie, czyli C2H6? Czy... C2. Nie, C2H6 to jest inny alkohol. Ale nawet nie pamiętam jaki, ale na pewno nie etylowy. Bo dzisiaj naszym gościem. A metylowy jest trujący. Dobrze, że pani powiedziała na początku audycji. Chcę ja to sprawdzić. Dzisiaj naszym gościem jest technik, chemik, analityk. Artysta, magister sztuki wokalnej. A czy coś, technik, chemik, analityk, czy ta wiedza przydała się pani kiedykolwiek w showbiznesie? Z tamtych czasów? Nie, ale przydaje mi się na co dzień, bo nawet wtedy, kiedy się pojawiają jakieś informacje, nie wiem, gdziekolwiek, w gazecie, w rozmowach prywatnych na, temat, na tematy związane bliżej z chemią czy nawet z fizyką chwilami, to ja wiem, o czym mówią. Okej. Okay. I, to... I wiem na przykład, że, ja, że nie wolno wlewać kwasu do wody. Jakbym chciała wyczyścić rury. Mhm. No lepiej nie. Nie, no to trzeba umiejętnie zrobić. Bo okay. no. de propos... facto się wlewa ten kwas do wody, tylko się wlewa do tej. Tego, co jest pod zlewem. Powinniśmy się przed maturą spotkać. Było kiedyś, było kiedyś takie hasło: pamiętaj chemiku głody, Ale lewaj... Zawsze kwasdować. No, no właśnie. Tak. Pani pracowała też w Sanepidzie kiedyś. Pracowałam i uciekłam z tam. Ale są jakieś ostrzeżenia, które ciągle aktualne, czego nie powinniśmy jeść, gdzie nie powinniśmy jeść. Pamięta Pani jakieś takie uniwersalne nie. prawdy Sanepidu? Nie, nie, bo ja pracowałam w laboratorium przygotowującym pożywki pod różne badania, które Sanepid musiał wykonywać. Także ja akurat z tym nie miałam do czynienia. To okay. było laboratorium de facto biologiczno chemiczne. Skoro tak, to ja jutro nie przyjdę. Do widzenia. Kto to powiedział i w jakich okolicznościach? No to ja właśnie po tym z tym senepidzie. Temu dyrektorowi. Temu dyrektorowi. No nie chcieli Pani puścić, nie można było pogodzić no piewania z laboratorium? No nie, bo ja musiałam wyjechać do innego miasta. A pan dyrektor nie chciał mnie zwolnić. Ja z dobrej woli poszłam do niego i powiedziałam, jaka jest sytuacja. On powiedział, bardzo mi przykro, musi pani odpracować trzy miesiące. Ja powiedziałam, że jutro nie przyjdę. I nie przyszłam. Pojechałam siadłam następnego dnia wieczorem w pociąg i to, był chyba 12, to było chyba 12 stycznia, a 14 stycznia w mojej urodziny wylądowałam na dworcu w Rzeszowie, bo tam powstawał zespół, do którego zaprosił mnie Antek Kopf. Świętej pamięci już. A ile pani miała lat wtedy? 23? 3? Dobrze pamiętam? Czy... Jakoś tak, no, trzeba policzyć. Nie, bo. bo, bo... To był 70 rok. 23? Policzyłem w głowie. Szybciutko. No widzi pan. Rzuca pani dom, rzuca pani pracę. Nie rzucam domu, bo, bo dom cały czas był. był, mhm. ale rzuciłam pracę. A jak wyglądały w tamtym czasie zagrożenia? Bo my nie znamy show biznesu od kulis z tamtego czasu. Jak wyglądały zagrożenia dla młodej kobiety w zespole z mężczyznami starszymi? Były takie, pamiętam? Ja nie miałam takich zagrożeń mm. i to nie tylko dlatego, że moi bracia byli obydwaj w zespole, tylko po prostu nie było tam starszych mężczyzn, o których Pan wspomniał. Wszyscy byliśmy właściwie młodzi, równolatkowie, równolatkowie i nie było tego rodzaju problemów w ogóle. Naprawdę nic? Nie, 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 nie. Z mojej, jeśli chodzi o tę grupę, w której ja się y, y, poruszałam, to nie było. A poza tym mnie to kompletnie nie interesowało, a może to nawet ważniejsze. Co Panią nie interesowało? No te właśnie rzeczy, o których Naprawdę? Pan mówi. Nie, ja, nie, 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 ja nic nie powiedziałem, ja myślę. <gry> A tu Panią mam. Chodzi o to, Pani Krystyno, oboje oboj jesteśmy już po trzydziestce, widzimy co się dzieje. Świat jest, show biznesu jest mocno seksistowski. Jest ryzykowny dla kobiet, przekraczający granice. I czasy były takie, że wtedy nie czytano o tym w gazetach, nie mówiono o tym w mediach. Więc jestem ciekaw, czy pani doświadczała albo słyszała o takich sytuacjach, które były po prostu dla młodych, awansujących artystycznie kobiet ryzykowne. E, e, powiem tak, że mnie takie sytuacje nie spotkały. Mm -hmm. e, s, e, w, tak naprawdę ten mój debiut, który m, m, się odbył, no nie wiem, co ja mam tutaj za debiut właściwie. Uważać, czy te pierwsze koncerty z Czesławem Niemenem i ten zespół Respekt, który powstał w, w, w tym roku 70 w styczniu, czy może późniejsze sytuacje, gdzie już powstał, gdzie ja się usamodzielniłam częściowo i powstał zespół Komand Band. No. Mhm. Ale ta nasza przyjaźń, która się przerodziła w, w, w coś więcej niż przyjaźń z Jankiem Komanem, no to myśmy byli równolatkami. Myśmy. Po... Ja nie wiem, jak to się stało, że mnie takie sytuacje, o których Pan wspomina, nie dotknęły. Może miałam dookoła dobrych ludzi, albo coś mnie strzegło, albo po prostu nie byłam zainteresowana. Albo, jako albo wszystko razem. No, albo nie jako wiem. technik, chemik, analityk Pani wyczuwała wspólną chemię z tymi, z którymi Pani chciała wyczuwać. To jest też bardzo możliwe. To tak. jest moja taka teoria, to, która teraz... To jest możliwe, aczkolwiek nie, to może być tam coś. Tak, rzeczywiście. Tak, Mama. Więc, tylko nieuświadomione to było nie, ja myślę, bo pani Krystyno mogę się podzielić taką pierwszą natomiast, natomiast ja o takich sytuacjach słyszałam a, tylko, właśnie. tylko jakby nie kolportowałam tego dalej, bo uznawałam, że to prywatna sprawa tych ludzi i tyle ale co, że, że były takie sytuacje w show biznesie lat 70, -tych, 80 -tych? To, to znaczy wtedy, kiedy ja już rozumiałam show biznes w miarę bo tego, to tego, tego się też trzeba nauczyć to na samym początku to w ogóle nie interesowało mnie, to nie zwracałam uwagi a co tam ja de facto tak naprawdę skoczyłam trochę na głęboką wodę, bo nie, nie wiedziałam, nic nie wiedziałam. Zostałam na tą głęboką wodę w, może nawet wypchnięta. Mm -hmm. bo, bo w moim małym mieście wówczas bardzo prowincjonalnym, gorzewie wielkopolskim, no działałam tam w różnych zespołach, i ale to wszystko było na zasadzie zainteresowania się przedmiotem pod tytułem muzyka, wspólnym graniem, wspólnym komponowaniem, czy pisaniem tekstu, czy, czy robieniem jakiegoś kabaretu, bo takie też były. Ale pani mówi, że pani została rzucona na głęboką wodę, ale... Show biznesu w momencie, jak, tak. jak się okazało, że mamy być supportem, czy drugą częścią, pierwszą częścią koncertu Czesława Niemena. To tak. do tego prze przejdziemy, bo ja miałem o, no, też okazję poznać myślę. kiedyś, tak? Czesława N Niemena i chętnie wymienię parę uwag. Natomiast nikt pani chyba na klatkę schodową w kamienicy nie wyrzucał. Pani sama. Ja sama zdecydowałam. <laughs> pani to... śpiewała po klatkach schodowych. Nie, po jednej. A, po jednej. <śmiech> 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 Respekt, <śmiech> można powiedzieć. No. Po jednej. Po... I jak to wyglądało? Wychodziła po domowej. Pan, no. Tam, gdzie mieszkaliśmy. No, wracałam ze szkoły. Jak mi się coś wydawało, że tego, no to śpiewałam. Ale klatka ze względu na akustykę, ze względu na kameralność, ja myślę, na że ze stra wychodzi, brzmienie, i mówi, Nie drzeć. rzecz. Nie, ze względu na brzmienie, które ta, świata, ta klatka generowała, bo ona miała właściwości komory pogłosowej. Okay. I jak ja coś zaśpiewałam, to po prostu to brzmiało. No Są się że wraca pani do domu. A to już jest, że tak powiem, poboczny efekt mojego śpiewania. Głównie mama wiedziała. Ale próbowała pani takiego występu, będąc już znaną wokalistką? Nie. A to mogłoby być Zaproś... koncert na klatkę. Tak, zaprośmy Krystynę do siebie na klatkę. Możemy nie? spróbować. Ja naprawdę chętnie <grym> klatka. Naprawdę. Sporo klatek przybyło od tamtej pory. Pani... Ale może nie wszystkie mają takie brzmienie jak ta, bo ta była lastrykowa i jest nadal lastrykowa, bo przecież tam mieszka moja rodzina. I one nadal takie, tylko że ja już nad... <grym> nie bywam tam. Okej. Okay. W, w taki sposób, jak bywałam wtedy, no nie mieszkam. Pani mama Edyta. Grała na harmonii? Grała i śpiewała. Mam tą harmonię w domu, naprawiłam ją. A czasami jest... pani sobie na nią gry, na niej grywa? Teraz, jeszcze, nie, nie? Ale, teraz nie, ale by pan sprowokował mnie, pan wrócę do domu, sprawdzę. Tak, czy ale potrafi pani zagrać szumi do koła, las, czy to jawa? Na harmonii? Tak. tak. Naprawdę? Tak. Partyzanckie piosenki pani gra na harmonii? N nie gram, ale mogę, potrafię zagrać. Ale ze pani... słuchu? Tak, ze słuchu. Ale jak, jak no partyzanckie piosenki to ognisko, ma pani traumę ogniskową? Nie, nie mam. Nie, to nie jest tak, że panią zmuszano do śpiewania przy ognisku? Yy... Że te tak pierwsze tak jest, występy były przy ognisku? Nie lubię śpiewać. Nie, wie pan, miesza pan parę rzeczy, bo te pierwsze występy, był taki występ faktycznie, nie mogę Technik, o nim opowiedzieć. analityk się pan, Tak, 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 <grym> że mieszasz. Ty jesteś CH, a ja O6. jakie O6? pan <grym no. <grym alkohol. Dobrze, co on miesza? Się, że natrujący. <grym> Był taki występ, który pamiętam jako dziewczyna ze szkoły podstawowej. Bardzo popularny był wtedy polanka i śpiewał Dianę. I Ja skądś dorwałam polski tekst tej Dajany. Nie, nie pamiętam już skąd. Gdzieś może w jakiejś Filipince był, czy gdzieś tam. E i wtedy nikt mnie nie zmuszał. Ja chciałam tą dojanę zaśpiewać i zaśpiewałam przy tym ognisku. Ale później, wiele lat później, jak ktoś mi mówił, E, zaśpiewaj przy ognisku, to ja się wykręcałam. I nie lubię śpiewania przy ognisku, bo ja się w tym, z tym źle czuję. No. Przy czym ja piosenek partyzanckich nie znam. <śm> tak, <śm> tylko wyszło przy okazji tej harmonii. A kiedy był ten moment, kiedy młoda Krystyna usłyszała, dowiedziała się, sama usłyszała, było to objawienie. Że, że pani ma głos, że to jest coś, co może być warsztatem, narzędziem i miejscem pracy, które ciągle ma się przy sobie. Był taki co? moment? Zadał mi pan bardzo dobre pytanie. Ale, ale... Proszę pamiętasz, to ja. Ja to, to ja. Ale ja, tego nie, ja nie potrafię tego momentu złapać. Bo mnie, bo, bo mnie interesowało śpiewanie jakie takie, jako takie w ogóle mhm. i bycie w środowisku ludzi, którzy się zajmują muzyką a nie to, czy to będzie mój zawód, czy nie będzie to mój mm -hmm. zawód. Choć latałam na koncerty najróżniejsze, nawet, proszę pana, brałam udział w takim koncercie młodych, w konkursie młodych talentów, który w latach, kiedy to było 60., pod koniec lat 60., wymyślił pan Jacek Nierzychowski w Szczecinie. W tym, jakiś czas wcześniej, zanim ja brałam udział w tym konkursie, między innymi... Startował Czesław Niemen, który wygrał, Wojtek Gąsowski, który tam też jakiś chyba wygrał, albo nie. Helena Mardaniec. To, by... tak, to były Tak, to byli moje idole. Mm -hmm. A potem jeszcze y y przez jakiś czas ten konkurs się odbywał, no i odbywał się również w Gorzowie. Ja pamiętam, że to była jedna wielka plama, jak ja wyszłam i zaśpiewałam te Helen Shapiro. Taką piosenkę Locomotion. Mhm. Do The Locomotion, me Zapłac. Pomieszał mi się tekst, proszę pana, no plama kompletna. To, to gdzie ja mogłam myśleć o tym, że ja będę. I to na swoim terenie. Na swoim. no Ale blamasz. Miałam no. wtedy 16 albo 17 lat. To, ale to w takim no, to razie... był blamasz, to był blamasz, bo to, to mi było strasznie wstyd. To przejdźmy do czegoś, co powoduje ciarki na ciele i duszy, bo gdy ja, jako młody chłopak, Słuchałem po raz pierwszy psalmu stojących w kolejce, to miałem ciarki na ciele i duszy. I zanim przejdziemy, bo to jest na pewno i dla mnie, i dla Piotra ważny numer, i w ogóle to jest taki numer, myślę, wielopokoleniowy już, to mam przewrotne pytanie. Czy jest dzisiaj jakaś młoda wokalistka, która u Pani powoduje podobny stan ducha i ciała, jaki nam towarzyszył, kiedy słuchaliśmy psalmu stojących w kolejce? Jest ktoś dzisiaj z młodych ludzi, kto Panią elektryzuje? Ojej. Nie, będę, będę opowiadał, co pani robi z głową. Po bułgarsku mówi tak. Nie, nie, ale na pewno. A, a Kasia Nosowska nie wyznaczyła jakiejś epoki w sposobie opisywania świata i głosy. Dla swojego i... pokolenia tak. A dla pani? Nie. Ojej, Monika Brodka. A czekol... no, tym bardziej. Daria Zawiałow kojarzy pani? Kojarzę. Dobra. Ania Nąbrowska. Opisuj minę, pani Krystyna. A teraz zobaczymy: Jan kto? Do widzenia. <laughs> Słuchajcie, to, to, to też jest wątek dzisiejszy show biznes i y, y, show biznes. Nie, Są ale sobie... to, mam, to mam łącznik, no. No. pani Krystyno. Czy losy artystyczne, podkreślam, Edyty Górniak, to typowa kariera silnej osobowości, czy brak świadomości swojego potencjału? Pani jako profesor, tutaj serio pytanie do pani jako pedagoga i człowieka, który widział wzloty i... Ja bardzo Panie. lubię śpiewanie Edyty. Może no to edyty. jak cała nasza trójka Od lubi, jak zaczę. śpiewa. Natomiast na początku Edyta na pewno nie miała tej, tej świadomości. Dopiero z czasem się tego uczyła. Mhm. Ja, ja, ja Edyty osobiście tak naprawdę nie znam, ale myślę sobie, że każdy z każda z osób, która się znajduje w podobnej sytuacji, no musi się zastanowić i, i wybrać albo będzie odpowiedzialna za swoje wybory, albo przepadnie. Mm -hmm. I by, by, bez względu na to, jak, jak się potoczyły i toczą nadal w, w sprawy zawodowe Edyty, to ona tego, co ma, nie straci. No bo jak? A nie ma pani takiego wrażenia, że ona chce być już klasykiem od 20 lat? że nie nagrywa nowych rzeczy, że... No wie pan, to nie jest tylko... to nie jest tylko, może, może jej nie pasują różne rzeczy, które się jej proponuje, albo nie ma pomysłu, co dalej z tym zrobić. Ja też miałam taki moment, że nagle, no dobrze, i co dalej? Ale pani mówią, że pani jest bardzo wybredna repertuarowo. Ja uważam, że to jest komplement. E, dziękuję. Ale mówią tak, nie? E, no, na pewno wszystkiego nie będę śpiewać, bo... Mhm. I to nawet nie dlatego, że nie potrafię, bo wielu rzeczy nie potrafię. Ale dlatego, że nie chcę, bo nie pasuje mi albo aranżacja, albo muzyka, albo w ogóle w... A żałuję pani. No tam, nie, jakiegoś e... utworu? Czy ja żałuję? No? Który pani zaśpiewała i stał się hitem, i pani się nie podoba, a całej Polsce się wieczy. Ja... <grym> nie powiem. <grym> nie no, prawda? Nie, Janusz pana serwicznie nie pogniewa. <grym> tak. a to nie o to chodzi. Ach, no właśnie, nie, to już wiemy, że ten nie. Nie, nie, żadne duety, nie. E, e, może odpowiem na to pytanie w taki sposób. E, e, jak? Kiedy, kiedy Marek Stefankiewicz przyniósł mi Jesteś lekiem na całe złoto, to wtedy jeszcze nie miało tytułu. Mówi, a wiesz, to może to zaśpiewasz, bo akurat wtedy robiliśmy, yy, yy, robiłam z, z, z dużą pomocą Marka, robiłam tę płytę, na której się ta piosenka znajduje. Mhm. A, a, kto te, a kto tekst? A może yy, yy, napiszę ten tekst Bogdan Olewicz. No i dobra, to jak już będzie gotowy, to... No i był gotowy. Ja tego posłuchałam, zaśpiewałam. Powiedziałam dość obojętnie, a mogę to zaśpiewać. O, jaki entuzjazm. A resztę, No właśnie, a teraz <grym> wnioski wyciągnijcie sobie panowie sami. No, no. Tak. no dobrze, a czy jest ktoś, kto. I jaki jest, jaki jest los, los tej piosenki? Ja się, ja się do niej przyłożyłam zawodowo, czyli najlepiej, jak potrafiłam wtedy zaśpiewać, mhm. to zaśpiewałam. To było nieprzewidywalne, że to tak zadziała. To było nieprzewidywalne. I ta, wracając tutaj do Edyty, wiele rzeczy, które, które ona zaśpiewała które wykonała, powiedziała i bla, 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 y, 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 konsekwencje tych były nieprzewidywalne. Łącznie, mm -hmm. z, tą, łącznie z tą pierwszą, nagro drugą nagrodą na Eurowizji. To prawda. Ale cieszę się, że... to się że nie da w show -biznesie niczego się, przewidzieć. Czuję z pani strony wsparcie, jeżeli chodzi o Edytę, to jest fajne. Takie mam wrażenie, że pani ją próbuje tłumaczyć i to mi się podoba. Bo ona jest bardzo dobrą wokalistką. No, mm. chodzi, A kto do pani z polskich kobiet śpiewających przemawia po prostu czystym talentem wokalnym? Zapomnijmy o repertuarze. Kto jest perłą wokalną w Polsce? U, a co pan myśli mając, co pan mówi, co pan myśli mówiąc Perła? Może bo... no, ktoś naprawdę ma gigantyczny talent, fantastyczny warsztat. no Repertura. Może... Nie, warsztat w, nie mówmy o warsztacie, bo warsztatu można się nauczyć. Dobrze, talent, ma... ta od Boga. W, w, czyli talent bardziej. A możliwości. Oh, możliwości, no. potencjał może, no, tak. potencjał. E... Wie pan co nie wiem, musiałabym, się, musiałabym więcej posłuchać niż słucham, a ja dość mało słucham. Mhm. Nawet siebie mało słucham, bo jak muszę, to słucham, ale y, y, pewnie takie osoby się znajdują, tylko może one są tak wrażliwe, że się nie ujawniają, bo to jednak trzeba mieć skórę słonia mm -hmm. w tych. Y, natomiast y, y, myślę sobie, że Edyta na pewno nie powiedziała ostatniego słowa. A... I że jeszcze jest wiele które, rzeczy, które ona y, może zrobić, tylko y, może jest trochę w ślepej uliczce w tej chwili. Może. Może, Nikt no, z nas tak. tego nie wiem. Ja, ja, jak powiedziałam, nie znam osoby prywatnie, nie znam jej prywatnie. Nie czuję się y, tutaj w, upoważniona do jakichkolwiek doradztw. A to nie jest dziwne, że panie jakoś... obie wokalistki, mały rynek i się nie, zna, nie znacie? Ja wiem, że ona jest młoda. A to, ja parę ja wiele lat osób z branży nie znam, bo ja się nie dążę do, do poznania całej branży, bo po co? Ale cieszy się pani, że pani nas poznała dzisiaj? poznają? <grym, <grym, tak. Uf, uf, uf. Dobrze, a to ostatnie pytanie z tej bajki. Czy na przykład fenomen z naszej strony, tak postrzegany, Dawida Podsiadło, to jest jeszcze zjawisko muzyczne, czy już socjologiczne? Socjologiczne, nie... na pierwszym... Socjologiczne, psychologiczne na pierwszym miejscu, a dopiero potem na muzyczne. Dawid pisze bardzo dobre teksty. Mhm. Ale do muzyki bym się czepnęła, zresztą nie tylko do niego. Ale inter... a sposób śpiewania? O, jezu, tamina. Szkoda, że nie to jesteśmy w telewizji. Wideo. Wideo. A pani Krystyna, no pani jako... Pan, on warunki wokalne ma raczej cienkie. No, ja, moim zdaniem on opowiada świat, a nie śpiewa tak. No to nie no, jest dlatego powie, po, powiedziałam o socjologiczno-psychologicznym. Uroczo opowiada świat. Uro, no tak, o. bardzo dobre teksty, naprawdę. No, czyli powinien zostać poetą. Powinien tak. Bo <laughs> już ja Od... nie mówmy o nikim młodym, bo pani podetnie pod... wszystkim nie, ja nikomu Nie, chcę pod, nie, pod, ni, nie, ja nie chcę nikomu pod, podcinać skrzydeł. Tylko y, świat zewnętrzny, który kreuje te. Osoby tak naprawdę, tych, tych wykonawców, wkładają do głowy po prostu jakieś dziwne rzeczy, które później skutkują brakiem zainteresowania brzmieniem, mm -hmm. brakiem zainteresowania uzyska... Brakiem rozwoju trochę. Aż zdecydowanie. I warsztatu uzupełniania. Przede wszystkim, tak. Okay. Bo oni są klepani po plecach i mówią dobrze, dobrze, dobrze. Dostaję... Ty dobrze. Tak, ty dobrze. A potem się okazuje, że po trzech latach jest nic. A to ja mam w takim razie pytanie: czy oni jego kariera. I sukces to nie jest druga strona, by nie powiedzieć rewers, naszego gustu narodowego pod tytułem Disco Polo. Ale o kim mówimy? O Dawidzie Podsiadło na przykład. tak, Że tu jest muzyka mas i tu jest muzyka mas. Bo ma pani swój sposób zrozumienia żywotności muzyki Disco Polo w Polsce? <grym> Proszę bardzo. Ja się wiele, wiele razy się nad tym zastanawiałam no. i osobiście powiem, że mnie to nie przeszkadza, ale również mnie irytuje. O. Natomiast, natomiast y, y, ja, ja uważam, że to jest muzyka ludowa, tylko współcześnie powstająca. Mm -hmm. y, y, to jest moje zdanie, i nikt się nie musi zbliżać. Ludowa czy narodowa? Ludowa. 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 Ludzi, którzy y, y, korzystając z rozwoju technologii, nie mając żadnego wykształcenia w tym kierunku, mm -hmm. używają, używają, podkreślam, instrumentów instrumenty, które Wymyśliła współczesna technologia. Oni nie wiedzą, co oni grają, oni zna, nie, ma, nie znają nut, nie rozumieją harmonii. Ale mają dar do melodii. No pan żartuje. majteczki, w kropeczki, ho ho, ho. Dobra, i dobrze. A czy, Zenon, a czy Zenon Martyniuk jest dobrym wokalistą, czy jest człowiekiem, który opowiada proste historie? Przede wszystkim ma bardzo źle brzmiący wokal. Jezu, dobra, Zenon wyłączył właśnie teraz radioodbiornik. Ale, ale no to no dobrze. Ale co, ale co ludzie w nim? Przecież on wypełnia nie narodowy przy nie nie każdej wiem. okazji. Ja tego nie rozumiem. Pani tego nie rozumie. Nie. Dziękuję. Dobrze. A pani tak się, tak się zastanawiam, bo, bo mm, ja uważam, że na przykład telewizja polska lat 30, 40, 50 lat temu wyciągała yy, profesjonalistów i tworzyła ich trochę. I mieliśmy świetny, mimo że żeby, w, w, prawda, pa, Pani, pani A, Krystyna pokazuje kciuk do góry. I tak mimo, jest. mimo, że może się. Czyli też masz dobre pytanie. Zgadzać, dzisiaj. zgadzać lub nie zgadzać, to zawsze wybierała tych najlepszych i byli świetni prezenterzy, dziennikarze, kwant laboratorium, w prime-time te telewizji wszystko, i tak wszystko, dalej. To się zgadza. To trochę... miała misję. No właśnie, czy w muzyce jest tak, zastanawiam się technicznie z pani perspektywy, że teraz jest o wiele łatwiej dojść na szczyt, niż wtedy, kiedy wy zaczynaliście. Były dwa kanały w telewizji, na początku tek jeden, potem dwa kanały w telewizji, ja, cztery ja radia. Opowiem anegdotę, może to nie jest anegdota, to jest mnie osobiście to spotkało i dotyczy radia. Moje pierwsze nagrania odbyły się w, w Polskim Radiu, chyba w programie, pierwszy program, mhm. tak? I jak Janusz, jak zrobiliśmy już te trzy numery, w tu, wśród których były papierowe ptaki i ciemności złote, ciemności srebrne i któryś jeszcze trzeci utwór, nie pamiętam tytułu, to pan Wroński, Antoni Wroński, który wtedy był kierownikiem muzycznym radia, zaprosił nas na przesłuchanie. Mm -hmm. No, i myśmy cali w skowronkach, ale również bardzo, że tak powiem, zestresowani na to spotkanie. Na to spotkanie Czy to było coś, ale egzamin? Nie, to było przesłuchanie utworów, okay. które myśmy zaproponowali do nagrania. Mm -hmm. Potem ja zaśpiewałam te wszystkie, no, ciemności, złote ciemności, srebrne, które są na płycie, chyba też wcisnej. Czyli 78 winy, rok? Ta, win, na winy lub też wcisnej, tak. No to jest utwór, który się nie nadaje do takiej produkcji, jak, do której zostaliśmy zaproszeni, bo to jest rozbudowany bardzo utwór, który tam bardzo długo trwał, już nie pamiętam ile tych minut było. <laughs> W każdym, razie, w każdym razie, to było dość problematyczne. Pan Wroński spokojnie tego wysłuchał, papierowe takie lepsze trochę wrażenie zrobiły, ale zapytał o ten właśnie taki przydługawy i dość smutnawy, wręcz dramatyczny nawet utwór. Gdzie, kiedy on to może puścić? I Wymienił w tym momencie, powiedział, że on, chyba, że na Zaduszki albo na Wszystkich Świętych, a ja całkiem spokojnie odpowiedziałam, a dlaczego nie? Do czego zmierzam? Do tego, że wtedy były komisje. Bo to, bo to, że myśmy poszli na to przesłuchanie, to jest jedno. Ale później jak złożyliśmy utwory, złożyliśmy utwory do nagrania, już musiał napisać nuty i jakiś przynajmniej szkic aranżacji. I teksty. I to hmm. wszystko było znaczy, to jest kolaudowane. Tak, to była, to właśnie, a weryfikacja, kolaudacja, już mi się kojarzy. Weryfikacja z, że... to jest co innego. To jest kwestia semantyczna hmm. teraz. A jak się okaże, że oni, tak jak pani mówi, długość utworu staje się jego wadą, a nie... Bohemian Rhapsody też miał z 50 minut, a był... Sydney. Ale tam się coś działo, a przy, mówi, pan mówi o gotowym numerze, tak. który jest rozbudowany harmonicznie zespół i tak dalej. A myśmy to musieli wykonać for, pianino, nawet nie fortepian, bo tam stało pianino w tym gabinecie i wokal bez mikrofonu, po prostu wszystko gołe. Czyli casting na przebój, casting na utwór trochę. Musieliście zweryfikować. Y, y, casting na w ogóle dopuszczenie do nagrań. Dobrze, kochani, a propos dopuszczenia tak, to, to zróbmy to przerwę. przerwę A to po... jest niesamowite, bo ja mam dzisiaj barwę jak pani Krystyna. To prawda. Nie wiem, czy pani to słyszy. Tutaj akademia jest i no. po prostu chorobsko. E, słuchajcie, wracam. Mówię, Słuchaj, że za... zaraz pyknę za chwilę, deszcz Na chwilę. Ja zaraz <laughs> zerknę też na z wynik, kogutem. żeby nie było. Po... Z słuchajcie, po przerwie podamy precyzyjny wynik meczu, żeby Państwo uwierzyli, że jesteśmy na żywo. Ale jakiego meczu? Polska Dania. Zaraz dziś. wracamy. Dziękuję. Partnerem podcastu jest Wojas, polski producent obuwia. Po pierwsze, pani Krystyno, pani Kubo, 28 mecz, minuta meczu USA-Walia. Niecelne podanie Empandu, który próbował uruchomić Beyla, To jest bardzo ważne. Ja mam relację znaczy? na żywo. Bale'a nie strzeli, to jest? strzelili bramki. Nie strzelili bramki. My wczoraj przesłuchaliśmy całą dyskografię pani Krystyny. Przesłuchaliście? Tak, tak całą. Nawet subtelną szybko, grę. Bo subtelna ma... gra, kolend. Ja nawet słuchałem. Chciałem szybko. sprawdzić, co tam pani pokombinowała w kolendach. Mamy bardzo Szybki internet w sieci Play, dlatego tak, tak, tak to wyglądało. I uwaga, nie, wie, nie, wierzy, nie uwierzycie, co się stało u nas w studio? Pani Krystyna powiedziała, że Kuba ma słuch. Powiedziałam, że dobrze słyszy. Tak. I nie, i, i, nie wyprze się pani po trzykroć tego? Nie. To dobrze. Pani Krystyna, <laughs> ja pani też teraz zrobię bardzo dużą przyjemność. ma dużą, może średnią. Psalm stojący w kolejce to jest jeden z dziesięciu najważniejszych polskich kompozycji mojego życia. Mówię serio. Ja jestem yy, 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 63 Zceniam. rok, więc pamiętam też dosyć dobrze jako młody człowiek, lata 80-81. Bo zdaje się, że 18, 18 grudnia 80 roku miała premiera Kolenda Nocka, tak? Dobrze pamiętam? Ach, tych premier tam było, to znaczy historia była taka, że w tym czasie, kiedy miała być to premiera, były jakieś ważne y, obchody czegoś tam związanego z, soli, z solidarnością. No bo to był Eferty. karnawał Solidarności. I efekt tego, ty, tych wszystkich rzeczy, które się działy dookoła był taki, że te premiery przesuwano mm -hmm. i ona miała być 18, ale potem okazało się, że tuż przed świętami była. Mm -hmm. I były, była prapremiera i premiera. Mówimy o 80 roku jeszcze. Mówimy o 80 roku. Ja pamiętam, że ja do, na święta do domu, do, do rodziców, e, e, no właściwie na w Wigilię chyba, czy, tuż, czy, czy, czy dzień przed Wigilią dojechałam. To, to się działo wszystko w ostatniej chwili yy, przed świętami. Yy, I na którymś z tych przedstawień był również Andrzej Wajda. Okay. Specjalnie zaproszony przez nie wiem, przez kogo, ale. Mm -hmm. yy, no to ty, tyle co, 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 co do premiery że ona nie odbyła się 18 na 100%, mm, tylko mm. to było, y, szukano tego terminu i w końcu wylądował po 20. Ale nie no, pamiętam dokładnie nocką. którego. Mówimy, mówimy o kolędzie nocnej i mówimy tak. o premierze, która była w grudniu okay. przed świętami. Bo mnie ciekawi, czy pani miała świadomość, że to jest piosenka bez mała rewolucyjna, że to jest fantastyczny, z jednej strony hymn nadziei, manifest wiary, ale z drugiej strony gorzka piosenka rewolucyjna. Mówiąc wprost, si wpieprzyła się pani w politykę. Tak, ale nieświadomie, bo, bo to była, moja motywacja była zupełnie inna. A to proszę opowiedzieć, bo, bo jestem ciekaw tego słowa nieświadomie w tamtych tak politycznych czasach. Mnie bardzo ciągnął teatr. Ja szukałam możliwości zaistnienia w jakimś spektaklu muzycznym, w jakimś muzykalu, który wtedy w Polsce... Wtedy ich nie było. Szalona lokomotywa była parę lat wcześniej. No tak, ale to był kto inny i co mm -hmm. innego i poza tym nie w Warszawie, tylko południe w Polski, Ta. tak. Natomiast ja szukałam takich możliwości, więc jak. W każdym razie byłam nimi zainteresowana. Więc jak Wojtek Trzciński przyszedł do mnie z, z prywatnym, że tak powiem, pomysłem na casting, bo on tak chodził nie tylko do mnie, ale pewnie do innych osób również, poprosił, żeby zaśpiewać refren, bo nie było jeszcze zwrotki tej piosenki, mm -hmm. no to ja ją zaśpiewała. Czyli Ernest Bryl napisał tylko taki na tra trafcik? Na początku był tylko refren, tak? Mm -hmm. Dopiero potem została dopisana zwrotka. Mm -hmm. y y y to to, to Wojtek powiedział, no dobra. A po dwóch dniach zadzwonił i powiedział, że wiesz, bo robimy to, to i to, i czy się mm -hmm. zgodzisz? Ja mówię, jasne! Bo to mm -hmm. był teatr. Mm -hmm. Bo to był teatr. Ja już byłam po studiach i y, 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 z wielką przyjemnością to y, zaczęłam robić. Także y, dla mnie to w ogóle mnie nie, nie interesowała polityka. W momencie tylko jak on mi to pokazał i ja się zapytał, no to co? Ale pani powiedziała okej, okay, czy powiedziała bomba wreszcie? Nie, nie. ja powiedziałam, no, to jest początek mojego końca, proszę pana. A właśnie To mu powiedziałam dokładnie pani, ten tekst. Czy Pani się bardziej czuła, że Pani będzie powiedziała, ja sobie... czy Panią aresztują? Nic się nie czułam, ja po prostu t, y, y, z lekka się przestraszyłam. O, bardzo dobrze. I, I szybka moja wyobraźnia doszła do wniosku, że jak ja to zaśpiewam, to się, coś musi się wydarzyć. No, no właśnie, i, i na YouTubie. Po, A, proszę, poczekać, Ja powiedziałam, że to jest początek mojego końca. Na co Wojtek mi popatrzył na nią i powiedział: O nie, to dopiero początek. I to była taka rozmowa, którą ja pamiętam. Mm -hmm. Nie wiem, czy Wojtek pamięta, ale ja pamiętam. I to jest odpowiedź na, pan, na pana pytanie. A dopiero potem, bo to było jakoś chyba na początku lata, w każdym razie już było ciepło i zielono. A, cały, a cała, całe przedsięwzięcie zaczęło działać dopiero chyba w październiku. Pod koniec października odbyły się pierwsze próby w, w Gdyni. A to my przejdźmy, bo mnie ktoś opowiadał, nie powiem pani kto, że. Podobno, kiedy wykonywaliście ten utwór y, sam stojący w kolejce, to zanim było klaski, to była kilkusekundowa cisza zawsze na sali. Że ludzie tak jakby dostali sygnał, którego przez wiele lat albo przez dekady nie dostawali. Że ze sceny popłynęło coś, czego się w tamtych czasach nikt nie spodziewał. Było tak rzeczywiście? No, y, nie rejestrowałam tego, ale tak mogło być. A y -y. tym bardziej, że... Y, y, te spektakle odbywały się wyłącznie w Teatrze Muzycznym w Gdyni i tam, się, tam, tam stały kolejki za biletami, tam po prostu nie można było dostać biletów, tam po prostu się y, 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 działy dantejskie sceny, jak te. może przesadzam, ale było, zawsze teatr był pełny, nie było żadnych odwołanych przedstawień. Myśmy dążyli do tego, cała ekipa ta, te, te, tego przedstawienia dążyła do tego, że mieliśmy nadzieję, że zagramy set, przynajmniej 100 tych sztuk. Mhm. Ale do setnej nie doszło, bo wybuchł stan wojenny. I zapłaciła pani za tę piosenkę karierą? Bo było tak różnie. Jak nie, widać nie. Nie, ale wtedy, wtedy. Pan, wszyscy zapłaciliśmy za stan wojenny, nie tylko y, 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 ludzie, którzy y, pracowali na scenie, bo myśmy mhm. nie mieli koncertów. Mhm. Przecież ja nie żyję, z, wtedy się nie żyło z, z tantiemów płytowych czy jakichś innych, tylko z koncertów się mhm. żyło. Zresztą nadal to jest, bo tantiemy są u nas śmieszne. Natomiast, natomiast y, 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 to, to jakby dotyczyło wszystkich, nie tylko mnie. I nie tylko tych ludzi, którzy byli przy tym spektaklu. Ale nie czuła pani szykany państwa? Nie wiem. Ja nie czułam. Jeśli chodzi o jakąś to, o możliwość uczenia innych ludzi? O możliwość... Nie, ja, ja nie czułam. Ja nie, no głupio to zabrzmi, ale nie czułam. No. Aha. W momencie, kiedy była już możliwość robienia jakichś koncertów, to myśmy z, brat, z braćmi zorganizowali zespół, który się nazywał Prońko Band i ja do tej pory mam jakieś szpargały dotyczące przejazdów, że mamy zgodę na przejazd z miejsca do miejsca, które Piotrek załatwiał, mój brat, A młodszy. Na YouTube można obejrzeć pani występ w Opolu w 1981 roku z tym właśnie utworem. Można. Czyli chwilę przed, przed grudniem tym właśnie. Tam wtedy były również małe tęsknoty w tym. I czy, czy wyczuliście, że coś się wydarzy? bo ten tekst jest mocny, a też patrzę na publiczność ja mam wrażenie, że wszyscy są po jednej stronie i, i rzeczywiście jest takie poczucie wspólnoty gigantycznej jest, no, telewizji coś, publicznej coś, tak. coś, w tym, coś w tym utworze jest takiego o czym pan mówi, rzeczywiście powiem panu, jakie miałam bo to może przeskoczę w czasie, ale parę, no parę, parę dni temu zaśpiewałam ten numer w Teatrze Wielkim z okazji 70-lecia telewizji polskiej. No właśnie o to chciałem zapytać panią. Co no ten utwór tam robił? No, program był skonstruowany historycznie, więc, więc się znalazł prawdopodobnie tylko dlatego, że musiał tam się znaleźć, bo zresztą bardzo ładnie był pokazany, bo potem nagle była cisza, plansza ta taka koniec programu i. Zgasły światła, i dopiero potem był na chwilę, i potem był dalszy ciąg programu. Ale nie miała Pani poczucia, że to Zaraz pan rekord szydercy ten nie, utwór tam? Nie, nie miałam poczucia, natomiast powiem Panu, jakie miałam odczucia w momencie, na próbie, dzień mhm. wcześniej. I to bardzo spontanicznie we mnie, za, że, że tak powiem, zaistniało, bo jak szłam na tę próbę, to myślałam sobie tak, a. Dobra, jeszcze jedna próba, jeszcze jeden koncert, jeszcze jedna telewizja. Zresztą żyję z koncertów, żyję z tego, że mi płacą, bo śpiewam, więc nie mam jakichś oporów specjalnych. Natomiast w momencie, jak zaczęła się ta próba, i ja zaczęłam tę piosenkę śpiewać, to nagle uświadomiłam sobie dość gwałtownie, do tego stopnia, że miałam problem z zdobyciem z siebie dźwięku, bo mnie zatkało. Że ja przecież tę piosenkę 40 par lat temu w tym samym miejscu śpiewałam i nagle mi się wszystko w głowie od, odpamiętało. Mm -hmm. I to wrażenie, które na mnie to wspomnienie zrobiło, no zaprocentowało później na koncercie, bo ja sobie to y, wykorzystałam. Ekspresję. E e tak, nie emoc ma pani... emocje po prostu. Pani... Emocje no. takie pobudziły się we mnie, że no to się przełożyło na, na, na interpretację. Ale chcę, chcę zadać bardzo precyzyjnie pytanie, żeby. Żeby nie zabić... Ale to a... było, to było nie, niezwykłe dla mnie uczucie, naprawdę. Nawet teraz jako... A nie ma pani wrażenia, że ten utwór był wymierzony, pisany w takich ludzi, którzy te gale teraz właśnie organizowali? W ludzi, którzy nie do końca opowiadali nam uczciwie o swoim świecie i naszym świecie? Nie wiem, czy Ernest był tak daleko widzącym człowiekiem wtedy. Ale były też na tej gali inne utwory, bo jak usłyszałem to tylko tango Manamu w wykonaniu a, jednej z polskich piosenkarek, <laughs> Utwór, który kiedyś symbolizował opór artystów przeciwko władzy, i dzisiaj ja widzę ten utwór, który jest na imprezie tej właśnie władzy, która wielu artystom przeszkadza. przeszkadza. Więc nie ma pani takiego wrażenia, że ta historia wygięła się to w taki chichot. wielki znak to, zapytania. To jest chichot. No. Bo ja miałem takie poczucie, że ten. Ale ja te, że ten je... Pani utwór jest szargany tam trochę. Utwór Ernesta Bryla i pani jest trochę szargany na tej gali. Trochę, trochę się tego bałam, o czym pani mm. mówi. Ale myślę sobie, że emocje, które z tym były związane i które zostały uwidocznione na koncercie, to, bo to widać. Mhm. Ja to później widziałam w obrazku e, e, telewizyjnym i tam nie wszystko było widać na tym. Nie było widać gestu, na przykład. Okay. Został wycięty kadr, bo ja to samo zrobiłam na próbie i ktoś zapobiegliwie to wy... ograniczył. I e, w obrazku, więc e, publiczność to widziała, ale ta która była na widowni. A tak szerzej panią zapytam. Natomiast natomiast ja yy, yy, trochę się tego bałam tylko yy, 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 Tu pani Kryzna: składa. Mam nadzieję, mam nadzieję, tak. mam nadzieję, że udało mi się to właśnie o czym pan powiedział, sposobem zaśpiewania i podejścia mhm. w ogóle i brzmienia całe, całości utworu, bo jeszcze chór przecież który znakomicie zaśpiewał. I aranżacja też mi się bardzo podobała. Miejmy nadzieję, Bo, że To jest, była inna że niż oryginalna. estetyczna kontrrewolucja. Dokładnie na to bym na, Tak bym to odebrała. I teraz szeroko. A nie ma pani wrażenia, pani Krystyno, że lata lecą, a my ciągle stoimy w jakiejś kolejce? Dokładnie mam takie. No, pogodność po godność, I się, się, za, się zapytuje, co to za kolejka jest tak. Powolność mediów, tak, po niezależność tak, sądów, powolność od kłamstw tak, manipulacji. Tak, tak. Dokładnie tak jest. To jeżeli w ten sposób tak pani chciała tam zaznaczyć swoją obecność, to to się cieszę, bo bałem się, że, że, że gala 70 lat TVP to nie jest miejsce na taką piosenkę. Ale chyba już nam pani to wyjaśnia. Ja. Wie pan co? Yy, dziwiłam się, że mnie zaproszono. To z taką przeszłością chciał ta. przyjść piątkę? Już nie jest prezesem. Już, a, przepraszam, tak, już nie, się, się zagubiłem nie. trochę w przestrzeni. Ale, nie, ale teraz... prezes Kurski miał ochotę przybić piątkę dużo, dużo wcześniej, jak po, po którymś występie w Opolu przyszedł do mnie z prośbą o selfie. O selfie? I ja tak? te... co zrobiła pani? Odwróciłeś najpierw, mi, najpierw mnie zapytał, czy wie, kim on jest. Czy co ja wiem, kim on jest? No przecież wiedziałam. No wiedziałam już oczywiście. A czy hmm. mogę selfie? Zrobiliśmy to selfie. Zrobiła pani mm. z Kolejny było w życiu. Może pani język? Nie, pokazała. dlaczego? Nie, żartu, bo pani nie lubi rozmawiać o swoich poglądach politycznych. No, wie, wie pan, co śpiewam dla wszystkich, to co tu ma do tego polityka? Nie, ale jak duchowy przywódca tego kraju dywaguje swobodnie o młodych dziewczynach, to też pani unika deklaracji? co pan ma na myśli. Mówię o naczelniku, o naczelniku. Mówię o prezesie Jarosławie Kaczyńskim. Że co? No jak mówię o kobietach, że piją do 25. roku życia i dlatego spada dzietność. Chyba, że pani gdzieś to umknęło. Nie, nie, nie umknęło mi. No, to, nie chcę o tym mówić, minę. bo to jest Dobrze. po prostu... Pan, do... to, to ja chciałbym też wrócić do Gdyby, polityki gdy, trochę. Tak. Gdybym siedziała gdzieś w pobliżu, to bym się obraziła, ale to było już wszystko po fakcie. więc Nie, nie, nie. To wszyscy nie. jesteśmy w pobliżu, bo to jest nasze ojczyzna. To jest, to to jest, jest nasze to jest, pobliże. To jest... To jest... Przegięcie. Troszeczkę. Okay. I to ba bardzo mocne. Cieszę się, że to pani powiedziała. Jotruś... E, troszeczkę właśnie tak po politycznie zahaczymy i z tą polską opozycją i o te lata osiemdziesiąte, bo y, wy z przedstawieniem wyjechaliście potem tak. do Przepraszam, jak y, w momencie, jak ta, ta, to, to nie odpowiedziałam na kawałek pytania, który... Redaktora ktoś. Wojewódzkiego. Tak. Re, re, Pana redaktora. Czy woj... ja miałam świadomość, że ja wchodzę no. w politykę? Tak, bo ja tak... Zap... Nie, nie miałam takiej świadomości. To się okazało do, dużo później, tak nie wiem, półtora roku czy rok później. Mówi o turnie w Ameryce. I... Tak, to przed tym turnem w no. Ameryce się okazało, jaka jest sytuacja, że to jest jednak sprawa polityczna mhm. e, 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 i że to jest y, y, przedstawienie... Aczkolwiek nie wiem, czy by taki był zamiar od początku. Podejrzewam, że nie, ale tak wyszło. A te turnie do Ameryki, tak, zostało... Przesunięte z powodu wprowadzenia stanu wojennego. A czy to nie było tak, że y, słyszałem, takie? Zresztą było bardzo a, wiele osób oni, miało Oni za złe. podejrzewali, że państwo wyjechali w tym stanie wojennym do Ameryki. Dajecie oni to znaczy, koncertę, kto? Polonia amerykańska. Że kurczę blady. Tak. Jak to możliwe, że ta praktyka tak. z kolegami tu jest? Tak, my jesteśmy ci źli. Czyli pani kolaborowała? Tak. A, to dobrze, My byliśmy, <laughs> my byliśmy <laughs> według Polonii Amerykańskiej nie powinniśmy wy, w ogóle wyjechać, i nie powinniśmy dostać wizy, w ogóle byliśmy B. Ale nie, nie od razu, tylko po miesiącu. Okej. Okay. A ja mam takie pytanie. Czy dziś powstają takie piosenki? A właściwie zadajmy sobie pytanie, dlaczego nie powstają takie piosenki jak Psalm Stojących w kolejce? Bo nie chodzi o ten utwór, daje nadzieję. Nie wiem, czy pani pamięta taką no, krzycze, piosenkę. Ale i daje nadzieję. Tak, tak, ale daje nadzieję. To jest takie epitafium, tak. można powiedzieć, dla starego końca i daj Boże nowego początku. Jeszcze będzie przepięknie Tiltu, był tak. taką piosenką. Nawiasem mówiąc, dokładnie takie miałam e, 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 przeczucie e, po wykonaniu tej piosenki, że coś się jednak stało. Mhm. W tym teatrze wielkim teraz w tym roku. Mhm. Że jakaś energia buntu i niezgody. Tak, że jest jednak coś, oj kurczę, troszkę się przestraszyło. A to dobrze. Będzie pani osobą, która będzie wiodła lud na barykady. <laughs> A ja wam Krystyna powiem, P. Powiem, tak że, będą pani mówić niedługo. Że tako i mata troszeczkę zaczęli w te tematy brnąć, no. i też jest taki bunt wśród artystów. A to, to, są, to są pani koledzy? Ciągle. Przecież pani w Ale, ale to przepraszam, nie popel. usłyszałam tego. Mówię, że, że też takie protest są. i nagrali kolega Mata i kolega tako. Między A, innymi. Ale to takie, czyli. Co? Tak, mo z mocnym przekazem. Nie mówię, ale że. Ale to że... dobrze, powinny o, powstawać takie utwory, bo. Y, 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 dlaczego nie? Jeśli jest temat, który tego wymaga, no to trzeba go napisać. No, no ale pani miała okres współpracy z hip-hopowcami albo ze środowiskiem. Ja myślę, że on typowym. do końca nie minął. No. Bo to ale tylko. Ja tutaj czas... mam śmiałą tezę, że jest pani najbardziej remiksowaną artystką polską. Bardzo się cieszę. Samplowaną. Bo. Bardzo się cieszę, tylko nie wszystkie te remiksy, czy tam. To, no, to nie są remiksy, to są edyty. Mm -hmm. U, o, Czyli tak, ptaki super. To ich utwór pod tytułem Krystyna e, e, Wspaniałe. E, to nie jest Krystyna, tylko specjalne okazje. Bo to, przepraszam, po, się za nazywa, wyrażenie. Ich edyt nazywa się Krystyna. Nie, Mówimy o, o Nie nazywa tak. się specjalne. Nie, nie, nie o tym. ich edyt... Tak Hemingway zrobił spadiół? Proszę panów. Proszę panów, może zaczniemy. Może chyba my wiemy lepiej, pani Krystyno. <grystanie> Ustalmy kto Ustalmy, prowadzi kto wie lepiej. Dobra, to proszę pani wiedza na ten temat. Moja wiedza jest taka, proszę. że swego czasu zebrałam te wszystkie remiksy, oceniłam je według własnych potrzeb i wybrałam z tych remiksów czy, czy edytów raczej, bo oprócz tego są jeszcze remiksy. Z tych edytów wybrałam te, które uważałam, że są warte y, wydania i wydałam taką płytę. Mhm. Mm nawet dwie, bo mhm. CD i winyla, mhm. z tym repertuarem. I wśród nich. W sytuacji piosenek. sposobniejszych. Tak, to jest moja kompozycja akurat. Z tekstem Andrzeja Mogielnickiego. I ta piosenka rzeczywiście przez Ptaki została wy... wykorzystana do mhm. tego edytu, zresztą bardzo dobrego. Świetne. Ja, bardzo mi się to podoba. Natomiast e, prawdziwy tytuł, pow, oni e, sobie nazywali to Krystyna, ale Zajks mój. No tak, okazje. wiadomo, wiadomo. Ale, ale to ale... specjalne okazje zostało dopiero wyprostowane. Ja, ja mówię, co mi się wydarzyło, co, mhm. co się wydarzyło. Zadzwonił do mnie X e, i mówi, proszę pani, co to jest? I mi puszczają kawałek. Mhm. Bo to jest zatytułowane Krystyna. A ja mówię, ale to nie jest żadna Krystyna, tylko specjalna okazja. Więc to jeśli, ja się robi, jeśli, jeśli się robi edyt, to należy, to należy go zatytułować tytułem, który jest w oryginalnym nagraniu, a nie nadawać mu nowy tytuł. Ja to odebrałem jako hołd dla pani. Ja też ten tytuł. Więc no to, myślę, ale to po co do mnie za ich dzwoni? Bo, bo nie mają telefonu do Bezczela i Miłosza, no. I do Luka. Ale jak oni brali to pani... Luka akurat mają, bo ja z Lukiem miałam... A jak oni właśnie biorą pani sample i współpracę. proponują współpracę... A nie pytają mnie o to. Oj, musieli. Luk nie. to jest porządny człowiek. Luk tak, Luka akurat tak, A miłośnie? Ale reszta, nie? Kto? Miłosz, taki artysta. Nie. nie. Zaczęło się od Finkadeli w, w ogóle w latach 90. No ale to wie pan, to po koleżeńsku, bo Finkadeli to są, to jest jeden z nich, to jest syn mojego b, wieloletniego pianisty i organisty, Pawła Serafińskiego, więc to było po przyjacielsku zrobione. Dobrze, ale ja mam takie jedno proste pytanie, bo tu nie <laughs> Ale mieszamy. Jak pani wystąpiła, ktokolwiek to nazwał, ukradł i zmontował... Ja nie mówię, że ukradł, ale, ale <laughs> mógł, zapytać o, mógł zapytać o zgodę. Dobrze. I jak pani wystąpiła w tym kradzionym utworze... Z tako Hemingwayem, będącym jednak postacią w Polsce. To jest, w to jest też historia. Poczuła? No proszę. To jest historia. To, to nie ja się? wymyśliłam. No to ja wiem. To teraz Tylko pani wymyślił opowiem. jakiś fan, mm -hmm. który połączył tako Hemingwaya mm -hmm. z tym tekstem. Tak. I ja później miałam taką sytuację, że właśnie to mi się spodobało. Proszę. W związku z tą płytą, którą miałam w głowie. Mm -hmm. I skontaktowaliśmy się z tako Hemingwayem, żeby to wykorzystać. Tako nie dał zgody. Nie dał zgody. tak zadziałał? Nie dał zgody. Ale dlaczego? Jaki podał argument? Nie podał żadnego. Nie i już. O. I ja cały nakład singla, który wtedy przygotowałam na, na okoliczność jakby przed przed wydaniem płyty zniszczyłam. O, naprawdę, naprawdę no to trochę aż nie, nie, ciężko w obejrzeniu. Natomiast do wszystkich pozostałych tych edytów. Ale przedstawiła się pani, że to pani? Cześć tak, o Oczywiście, Krystyna. że wszystko wiedział. Jego nie było wtedy w Polsce, jak myśmy to, za, to załatwiała moja koleżanka, która ze mną współpracuje i właściwie ona wszystkie te. Ona, ona ten, ten internet przeszukuje, pod tym kątem między innymi przeszukiwała i stąd się to wzięło. Bo ja nie mam takich umiejętności. Ja, ja... ja widziałem, jak tutaj pani szaleje na komórce, spoko, spoko. <laughs> Widziałem. Ale to może, nie to samo. Może z, może z wyjątkiem błędów ortograficznych wszystko jest OK. Nie umiem, używać, nie umiem używać internetu w telefonie, bo ja nic na nim nie widzę. Może na pani jest offline, ten. trzeba by no. sprawdzić. No dobra, ale no. mówiła no. pani, że jest trochę tak te, te nowoczesne rzeczy panią nie interesują. Co to znaczy nowoczesne? No, Niech kaś, pan określi precyzyjnie. No te, te internety, aplikacje. Yy, yy, sample. Sam, edity. Sample to to, nie, no, korzystam z niektórych z tych rzeczy, ale ja ich na co dzień nie umiem obsługiwać. Dobra, tak pani tylko mówi, pani kokietuje. Nie, naprawdę. A poza tym uważam, że. Niektóre mi są po prostu niepotrzebne. To po co się będę tego uczyć? To ja mam w takim razie pytanie, które Tego jest połączy... zatrzęsienie. Proszę. Tak, za dużo. Tak. Za dużo. Z, to ja z, mam pytanie, które połączy z, z, z naszą, naszą epokę z Piotra epoką, bo, bo my jesteśmy... A to w z różnych epok jesteśmy. No my tak. jesteśmy, tak, my jesteśmy trochę starsi od Piotra. <laughs> A, musimy zrobić przerwę, już dostaję sygnał. Bo chciałem powiedzieć, że kiedyś rozmawiałem z Czesławem Niemenem, ze Zbyszkiem Wodeckim, z Andrzejem Dobrowskim na temat starego show biznesu. I cała ta trójka mówiła... Kuba, on się niczym nie różnił, po prostu media były dyskretniejsze. I o to zapytam panią Krystynę. Po przerwie. Po przerwie. Wie pani, o czym mówię? Żeby się tam nieźle balowali. Sex, drugs, and rock and roll. Było? No ja tego nie, ja nie brałem w tym udziału. Pani w ogóle niczego nie. Jak ten, jak Nic, ten kardynał. Nie widziałem, A, nie, tak, widziałem, tak, nie tak, było tak, mnie tam. Nie, nie tak. znam. Nie. No, na, naprawdę nie. No nie mnie. pamiętam. Pogadamy Nie Pami, Pogadamy. pamiętam, ale ja to pamiętam z innej strony. No właśnie o tą stronę nam chodzi. Wracamy po przerwie. Wojewódzki Kędzierski Partnerem podcastu jest Buch Bezalkoholowy A ja mam szybki internet i zerkam jaki jest wynik meczu USA-Walia 1 do 0 wygrywają, mówię wam o. tutaj w studio, ważna informacja Asi? Amerykanie A To, to znaczy, I bramkę... kto komuś strzelił bramkę? Timo... O, Właśnie, Pani nie Poczekajcie, ale to jest to ciekawostka, tak. bo bramkę strzelił ja, ja Timothy Amerykanin, który jest synem Prezydenta kraju w Afryce, który nazywa się Liberia. Jest taki kraj, Liberia? Jest, jest taki. I to jest tak ciekawostka? Tak, i na dodatek... Ten, ten, Maria, ten, ten tata był najlepszym piłkarzem globu w latach 90. W 96 w szóstym roku. Mm -hmm. tak, tak, takich ciekawostek w futbolu. Uczy, Nie szukajmy Christy. ciekawostek daleko, skoro mamy swoje. <laughs> Niemen, Wodecki, Dąbrowski paru innych opowiadali mi, że palowaliście w latach 70., -tych, 80. -tych. I teraz mam konkretne pytanie do pani, pani Krystyno. Co było podstawową używką? Poczucie wolności? Poczucie wolności w sztuce, która uwalnia, czy może po prostu alkohol i LSD? Tylko naprawdę. LSD? Niech... LSD, maruchaina. A w Polsce było? No dobrze, no. Zagalopowałem się. Alkohol. No alkohol tak. Piliście. To, to, to znaczy, Koledzy pili. różne osoby piły. <grym> Też tak zawsze z piotki <grym> opowiadamy. Nie, My, ale, nie, nie. ale czy wszyscy pili, to ja nie wiem. Ale, ale było tak, że balowaliście, że były orgie, że były imprezy, że było wyrzucanie mebli na. Nie O, jaki jest... ładny uśmiech. Całowanki. Wie pan co, dopóki, dopóki nie pojechałam na trasę do Czechosłowacji, to nie wiedziałam, że można wyrzucić radio przez okno. Wrzucała pani radio nie ja. <grym> nie ja. Ale żeśmy postanowili. Sprawdzić, jak to działa. I koledzy po koncercie yy, rozbawieni i rozluźnieni, bo już po koncercie poszliśmy do każdy, do swoich pokoi i w pewnym momencie yy, krzysie Barcik przepraszam cię Krzysiu, jeśli tego słuchasz, e, e, czymś rozbawiony, mówi, o zobaczcie, my taka spokojna grupa jesteśmy, bo tak kierowca z nami był od e, sprzętu, który woził to ciężarówką wszystko. E, mówi, o tak, nic się tu nie dzieje, nikt nie pije, nikt nie rozrabia, nikt nie, nie ma żadnych tych i Krzysiek w związku z tym postanowił mi pokazać, że my wcale nie tacy, nie tacy jesteśmy, więc wyrzucił radio przez okno i ono zawisło na... Kablu, który został w, 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 w gniazdku. gniazdku. A to mieliście kontakt z tym radiem. I czas. Gra, <laughs> grało? I grało dalej, tak. E, e, to, 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 to tak jest z własnego doświadczenia, bo ja e, rzeczywiście, towarzystwo zresztą do, chyba nawet do tej pory jest dość alkoholowe. Mhm. E, show jest jakoś tak e, ułatwia może to. Nie wiem dlaczego, ale... No, bo... Cały czas w delegacji. A czy potwierdza pani. Ja tera? się nie czuję cały czas w delegacji, ale być może to. Jest raz, że jestem kobietą, a dwa, że alkoholu nie używam w nadmiernych ilościach. No. To tak jak zupełnie my. Czy to prawda, że polscy artyści czuli się naprawdę realnymi gwiazdami dopiero jeżdżąc na trasy do ZSRR? Że tam było wszystko Coś... największe tak. i wy też byliście wielcy. Wie, wie pan, co było najważniejsze? To, że nie hmm. musieliśmy wozić, nosić walizek. Nosili za was. Boje hotelowi. Nie wiem kto nosił, bo ja tego nie sprawdzałam, ale walizka, a zanim dotarliśmy do pokoju, była już pod drzwiami. Mhm. I podobnie jak żeśmy wyjeżdżali. Ale nic nie wysta... się zginęło? Nie. Wystawialiśmy walizki i nic nas nie interesowało. I to dawało takie poczucie, o którym pan mówi. Natomiast drugą sytuacją było takie, że tam wszystkie koncerty miały publiczność. Ja miałam taką sytuację, że dwa tygodnie grałam w jednej sali w Leningradzie, przy pełnej sali. Naprawdę? Tak. Ale taki był Gód Panie, czy taki był głód sztuki w wiem. ogóle? Czy, mo, może i powiedzieli, że przyjeżdża biała Areta Franklin z Żelaznej kurtyny? E, ja nie wiem, co oni, jak oni to reklam reklamowali, bo to przez pagard przecież szło. Przez pan Pagard. Czyli to... pani miała fule w Miałam. To i pani pewnie jeszcze i zapuka któregoś dnia. A proszę bardzo. <laughs> Przyjdą po panią. Miałam i to nie tylko w Leningradzie, tylko również, bo teraz to się nie nazywa Leningrad, no to to w paru innych miejscach, ale miałam również bardzo śmieszne sytuacje na tej samej trasie, bo o takiej jednej trasie mówimy, gdzie pojechałam z zespołem, e, gdzie się rozchorowałam, gdzieś na Kaukazie. Mhm. Koncerty zostały przez tydzień odwołane, a ja leżałam w tym szpitalu gdzieś tam, nie pamiętam, gdzie to było. I dawali mi jakieś zastrzyki, nie mieli strzykawek jednorazowych. Każdy, każdy zastrzyk dostawałam inną igłą wygotowaną. Aha. To, że ja do tej pory przeżyłam. No, no nie, no to po takiej się, szkole. To pani się nie bo... musi szczepić jadąc do głębokiej Afryki, już jest pani no zaszczepiona nie, bez na przesady wszystko. pewnie. <noise> na <wszystko. głos> ale, ale byłam przerażona tą sytuacją. A przecież to były lata. 70., któryś tam druga połowa lat 70. No. To ja, ja bym chciał właśnie o tych wyjazdach porozmawiać. NRD, Bułgaria, ZSRR. Tam jeździliście. Czechosłowacja. To USA też się zdarzało, ale w Do 78 USA to jeździliśmy roku, później. W 78 roku. Po stanie wojennym. Był plan jakiegoś turny, ale Pagard powiedział: Nie, 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 W którym 70 -tym? 78? -tym, 78. -tym, że pierwszy raz miała pani pojechać do Ameryki w 78 Ameryki w tak tym? I powiedział: nie, 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 jedzie pani do ZSRR. To był, byłam jeszcze na studiach. No właśnie. I potem... I, to może ja tu do, dodam Dobrze, parę rzeczy, bo mia, mieliśmy wyjechać z Big Bandem Akademickim, mm -hmm. Akademii Muzycznej, jeszcze wtedy Szkoły Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, na konkurs Big Bendów Akademickich do Reno w, w, w stanie Czyli Nevada. bardzo prestiżowa historia. Tak. Jeden z nielicznych zaproszonych z zagranicy Big Bandów. Który... I mnie nie wypuścili, ponieważ... Na, do, tego, do tych stanów, ponieważ to nawet nie chodziło o Związek Radziecki, tylko chodziło o koncert w Łańcucie na festiwalu pana Kaczyńskiego, który powiedział... Bogusława. Nie, Bogusława, który powiedział... Bo jest dobrze, że dodałeś, bo już tak. się wystraszyłem. Bogusława Kaczyńskiego, Bogusława, świętej który świętej kolegi. K tak? Tak. K który powiedział, że nie, ta pani nigdzie nie pojedzie, bo ona ma u mnie zaplanowany koncert. Tak powiedział? Tak, i ja nie pojechałem Ale pani to była siekła, rozumiem. Tam się słowa na kazer w środku pojawiło wielokrotnie w pani głowie. W mojej głowie, tak. Tak. Ale nigdy pani ich nie nigdy, wypowiedziała. Nigdy. Nie. nie. No i dobrze. I teraz się zastanawiam. Bo leci potem pani do tej Ameryki i zastanawiam się, bo wielu artystów zostawało, czy pani to przeszło przez głowę? Tak. I. Okej. Okay. I podobno... Nawet sobie zrobiłam takie za i przeciw. No i mnie zastanawia to, co, co pani tu robi z nami. Co było nami? na tej liście przeciw temu, żeby zostać w stanach, z takim głosem mogłaby pani. Myśle... Nie wiadomo, co po... by się stało, proszę pana. Ale potencjał był wielki. I potencjał ja był tutaj... wielki, ale nie wiadomo, gdzie bym trafiła i co by się ze mną działo. To, to w takim razie niech mi pani zdradzi. Zdradzę panu. redaktorowi Jakubowi. Poproszę. E, rodzina, ponieważ moi obydwaj bracia mieli małe dzieci. Mhm. A, a czas był bardzo, że tak powiem, wredny i zdecydowało to, że ja się bałam, że oni będą jakoś represjonowani wtedy i dlatego... A to, to duża szansa, by ta ta szansa była? Duża szansa A odpowiedzialność zbiorowa to była ulubiona tak. metoda tamtych To, to panów. była ulubiona metoda i zdecydowałam, że ja jednak wrócę, a co się ma wydarzyć, to może się wydarzy albo nie. No coś się wydarzy, bo zawsze się coś dzieje. Ale wie pani, że takie wokalistki nie, nie chcę się wy, wy, wymądrzeć. A, ja, a, a jeśli ja bym tam została, mm. to nie wiadomo, co by się działo. A jak by się działo dobrze? A jak właśnie a byłaby to... pani białą Aretą Franklin? No. A kto jest to w stanie przewidzieć? jak Tiny Turner przecież, która też miała różne zwroty i wróciła w glorii i chwale. No nie wie pan to. to... A ja myślę, że z takim. Głosem. względy rodzinne. Ja w ogóle nie myślałam o karierze w takiej, w takiej formie, żeby. Przy czym, gdyby, gdyby taka szansa istniała, to prawdopodobnie bym wcześniej to yy, mogła załatwić, tylko że nie udało się z powodów yy, znowu systemowych. Systemowych, czyli komu komuna komunistycznych? Znowu? Tak, bo, bo yy, przecież propozycje przychodziły do Pagartu, i przyszła pro, propozycja dla mnie dla Krawczyka. Dla Krzyszka, żeby y, 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 jakiś agent się amerykański zainteresował i poprosił okay. o, o materiały. Ja osobiście te materiały wysyłałam, te taśmy do, do tego Los Angeles, bo to z Los Angeles człowiek. No i? Nazywał się Barrett. O, oh. Mr. Barrett, listen right now. Please. <laughs> on nie wiem, czy jest jest. <laughs> ale Krzysiek wyjechał, przepraszam, Krzysztof wyjechał no i On dawał wyjechał, sobie radę, ale wyjechał. Ale to nie była wyjechał. kariera marzeń chyba. To nie była kariera. No właśnie. No. Wyjechał, ale prywatnie wyjechał. Mhm. A ja jeszcze miałam rok studiów do skończenia, y, 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 tam jakieś inne i nawet nie wiem czy te taśmy dotarły. Okej, okay. pani Krystyno, może. Także powiedzieć? to wie pan, no, gdybym się wtedy uparła i powiedziała, rzuciła tu wszystko, no być może byłoby było inaczej, ale ja naprawdę nie żałuję ani jednego dnia spędzonego. Czyli jest super. Super. Ale miała pani Tutaj. pseudonim wymyślony już na Stany? No bo Prońko tak się ciężko. Christina, Christina Pronka? Nie. just Pronka? Nie, nie wymyśliłam pseudonimu okay. i powiem panu, że nawet gdyby się coś wydarzyło, to bym go nie wymyśliła, bo nazwisko Prońko w Stanach jest znane. Naprawdę? Tak. A z, w związku z... tym. w środowisku naukowym. Aha, ale to pani familia też chemicy? Yy, yy, to znaczy familia, to jest bardzo daleka familia, Aha. ale John Prońko jest znanym w, w Stanach fizykiem. Czyli jak będziemy z Piotrem w Stanach i możemy Mówię. się powoływać na Johna Prońko, że znamy? Na no studio się przyjmą. <grym> tak. to... Zresztą nawet był w Polsce i myśmy się poznali. No to pani teraz, to nie mogą pani zaproszenie Ale wysłać. kiedy to było? Jezu, to no pani ma familię w, w Stanach i pani w Polsce no, mieszka. To, uwaga, dobra, to teraz daję Agentura. Takie dwie... są moje wybory, dwie... panie Kubo. Jesteśmy online. Dzięki partnerowi podcastu Marceplay. Dwie kategorie, może pani wybrać jedną. pytanie, dobra? Co? Czy garderoba, czy miłość? O czym wiadomo? Nie, no miłość, no przecież wiadomo, że. Garderobę. Nie, miłość jest na ten. To pytam się o garderobę. Co się stało z tym zielonym, nieprzemakalnym, słynnym na całą Polskę płaszczem US Army? Na całą Polskę? No. Też o nim Pana, czytałem. To pani dziwne. przywiozła z demobilu tak. płaszcz. Tak, I i on był legendarny. Tak, i występowałam w nim nawet z telewizji. Taki zarzucony na ramiona przy. On podobno leży w Muzeum Wojska Polskiego. Nie, nie Obok te 34 rudego. Nic z tego. Po prostu to była podgumowana taka w... mhm. prawdziwa tkanina wojskowa, na tym... i on po prostu zgnił. Po, 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 połamał się. <laughs> Najlepsze interesy <laughs> robi się na uczciwych, wspomnianych inwestycjach. Dobra, to o Dobrze, nie, ale chodzi. to teraz moja dygresja. A, przepraszam. No, no. Bo pani dzisiaj nam się przedstawia jako osoba, która tak, y, krytyczna wobec repertuaru. Swojego. E, tak, niebalująca, inni pili, ja nie i tak dalej. A ja wymienię parę tytułów. Modlitwa o miłość prawdziwą. Psalm stojący w kolejce. Deszcz w cisnej. Jutro zaczyna się tu sezon. Piękne małe jest. tęsknoty. Tak jest. Jesteś lekiem na całe zło. Firma ja i ty z Januszem. Nie kochał nas z Majką Jeżowską. Deżcizna? Mm. Tak. Przecież był. Tak, był. był. Który z tych utworów Nie najlepiej pan. oddaje takiego ducha Krystyny Prońko, jakim pani marzyła, żeby wyzwolić na scenie? Żeby się wyzwolić Tak. Która z tych utworów spełnia pani artystyczną wizję siebie? Czy może żadna? To wymieniłem taką śmietankę, pani, taki destylat najlepszych numerów. Niech się zastanowię. Mówi pani: modlitwa, tak, psalm, deszcz. Litwa, jutro zaczyna się ten sezon. Psalm, małe tęsknoty. No to, le, le, le. Małe tęsknoty nie. To, to od razu nie. powiem, że nie. Firma jajty, mhm. ale nieca, nie, nie częściowo. Bez ja Słucham? Żeby ja już nie śpiewał drugiej Nie, czy... to chodzi o utwór. To nie. jest numer. Ale ja mówię o utworze, ja nie mówię o tym, kto. Dobrze. Puś... Mówię o kompozycji, mówię o, o, o utworze i, i energii. Czyli mam. firma, ja i ty, to jest blisko, tak? E, 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 trzeba pomieszać parę utworów, bo, bo jeden się nie, nie, nie zmieści. Medley robimy. E, tak. Dobra. E, 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 modlitwa o miłość prawdziwą, ale też nie w całości, tylko fragment. to jest, przecież ep to jest epicki numer. To coś tam na klawiszach dzieje, to jest no, po prostu... No, ale to, to wymyślił kolega Serafiński bardzo zresztą. Genialna, to jest po prostu... Dobrze. I to się świetnie skleiło. Częściowo psalm stojących w kolejce. Ależ pani jest krytyczna. Subtelna gra, kawałek, ale mhm. też niecały. Ja bym tutaj jeszcze dodała utworów, których pan pewnie nie zna, bo to są najnowsze rzeczy. Mam taki numer, który się nazywa Pusty Śmiech, ale to jest bardzo młody, bo to ma pół roku mhm. i jeszcze nie jest nigdzie nagrane. Nie, jest nagrane. Czyli możemy nie znać. Jeżeli nie jest nagrane, możemy jest, to nie jest znać. Nagrane. Jest, to jest nagrane, ale jest gówniarzem. Pół roku ma dopiero. Nie wychodzi z domu. No nie, to wie pan po prostu, że z, utwór zyskał popularność, musi być grany. A, ja... a nie jest w ogóle zadowolona z jakiejś swojej piosenki? Pani Krystyno, proszę bardzo mi to odpowiedzieć. Generalnie biorąc, jestem zadowolona ze wszystkich, które śpiewam. To zna... nie, z, z większej części tych, które tak. śpiewam. Natomiast jest kilka takich, których nie lubię zdecydowanie. W związku z tym ich nie śpiewam, powiem więcej, zapomniałam o nich. Jak ja czegoś nie lubię, to po prostu zapominam o tym. Yy, Janusz... Ale te. Yy, mówiąc dalej, yy, bo możemy tutaj przejrzeć repertuar płyt, yy, yy -y. które gdzieś tam się pokazały. Te, które, te utwory, które są na płytach, w 99% nie mam do nich pretensji. Dobra, to jest okej. Okay. Yy, Janusz natomiast... Panasewicz no. pamięta Waszą współpracę. Mówił, że był zestremowany, skrępowany i podobno patrzyła na niego pani jak pedagog na ucznia. Z pogardą. Nie. Myśmy to nagrywali każdy osobno. Na a, to nie się nie się nie mnie ściemnił. Nie spotkaliśmy do... się w studiach. Nie spotkaliście się, nie. ale spotkaliście się. On w... nagrywał sam. Jak, te, jak takie zdehumanizowane amerykańskie cele. Dokładnie tak to się wtedy odbyło. Natomiast, natomiast ja chyba nie wiem, czy ja czy on nie mógł. Nie mogliśmy się, bo się terminy nie zgadzały. A, a wtedy studia się były dwa mhm. albo trzy. I trzeba było bardzo się dopasowywać do tych terminów, które Ale były wolne. Spotkała się pani z Mogielnickim w studio, po czym go pani wygoniła, słyszałem. Że. Że, że ta pustynia, ja... która powstała ostatecznie, to nie, nie wyglądała tak na początku. Że tam było tu, Pani nogą, słyszałem. Nie, Pani. Ja zawsze Andrzeja wyrzucałam ze studia, bo on śpiewać nie umie, a próbował mnie sugerować jakieś no swoje interpretacje. A on nie ma czym śpiewać. No. Jest znakomity nie tekst. Muszę powiedzieć: pogarda, prońko. No, broń Boże, pogarda. Nie, nie ma czym śpiewać. Za... Krystyna, pogarda, no, nie Ja bardzo szanuję akurat... A, 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 nie, ale ma, nie ma czym śpiewać. Pani Krystyna. Ma, pani, ma pani... No w momencie, jak mi stoi ma... facet nad głową i mówi zaśpiewaj to tak, a, a, ani jednej czystej nuty nie ma, no to co ja mam? To nie mogę nic innego, spou jak wyrzucić go ze studia. Pani, pani Nie ma czasu na Lista tekściarzy jest imponująca, z którymi pani współpracowała. Bryl, Yy, Marek Gaszyński ma, czy... no, Marek Gaszyński to napisał nawet dla mnie dwa teksty No właśnie Do moich kompozycji dla w niemena, 70 roku Dla niemena przez telefon przecież pisał sam o Warszawie Taka jest no, historia a, a Cały maj i daleko przed siebie to są teksty na, Nagrane na pierwszą płytę y, 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 Winylową y, W postaci czwórki który... Czyli 75 rok dobrze pamiętam? 70, 70. 70? 70. Mogli... Okay. Cały maj był na liście Trójki Cały maj. To długo, to 30 dni prawie. Mo, Mogielnicki, Olewicz, Cygan. Ale to później. Jest, 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 Ale jest, jest imponujące. I teraz chciałem się zastanowić, no no czy... No tak, czy, 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 czy z nimi była jakaś forma dialogu a propos tego, co przynosili pani. Czy Czasem można była. było z nimi rozmawiać i mówić, słuchaj, Andrzeju, y, y, Erneście, zmieńmy nie, to? Nie, no Ernestowi było... nie. Ernest nie, no bo to była specyficzna sytuacja, że nie będę zmieniać tekstów do sztuki, która powstawała. Zresztą mhm. nie miałam nawet takiego pomysłu. Natomiast z najwięcej, najwięcej dyskusji było z, z Cyganem, z Andrzejem Mogielnickim nie było, bo... wypraszone był ze studiów. Jacek z... ale, Jacek to schodząc, nie ale mówi pan sabuchoło. o nagraniu, a ja mówię <noise> o tekstach. Mówimy o różnych rzeczach. U niego nie było co poprawiać. Bo Andrzej jest absolutnym mistrzem w pisaniu tekstów, moim zdaniem. Natomiast czasem była dyskusja z, z Olewiczem, ale zwykle mnie przekonywał. Pamiętam, że były jakieś dyskusje z Małgośką Maliszewską, która też dla mnie parę tekstów napisała. Ale to nie dyskusja, tylko moje sugestie, które ona przyjmowała. Ja się do tekstów mało wtrącałam. Jak mm -hmm. miałam jakąś uwagę, to o nich mówiłam i z reguły były one przyjmowane. Natomiast zawsze się wtrącałam do muzyki. To mam pytanie. Yy... I ta, ta piosenka, przy której wyrzuciłam wiela ze studia, <laughs> to była piosenka Wielka Zima. Pani Krystyno. Przerwę musimy Już? Być. Tak. Teraz? To, to ostatnie pytanie. Dobra, dobrze, to teraz tak. Trochę, pobawimy tak. się. Pani zostaje teraz trochę selekcjonerem reprezentacji. Reprezent... Jakiej reprezentacji? No właśnie, reprezentacja no, nazywa się Krystyna Prońko i chciałbym, żeby pani wybrała najlepszy skład, z jakim pani występowała. W sensie, kto na basie, kto na gitarze, kto śpiewa z panią, kto gra na tej perkusji. Taki Dream Team Krystyny Prońko. Jakby wyglądał. Oczekuje pan nazwisk? Oczekuję nazwisk, tak. Golskich? Tak. No możemy z Quincy Jones, jak pani ma odwagę, prosimy. Wie pan, miałam świetny, świetną, świetną trasę z, z Big Bandem czeskim. Mhm. Naprawdę, bardzo dobry, do, dobrym Big Bandem. Mało znamy muzyków z Big Bandów czeskich. Z metana? <laughs> nie, ale to mówię tak trochę tak. w związku z, z tym, nie. tak. Czyli Czesław Niemen, klawisze. Y, nie, no nie. Dobrze. To kolejna mina Krystynie Projko. Mówimy kurwa. o Dream Team, o wyobrażeniu, a nie dobrze. o tym dobrze, Ja zawsze z tym miałam problem, bo ja się potrafię dopasować do różnych sytuacji muzycznych i nie mam, jak ktoś się w czymś nie wyrabia, to jestem wyrozumiała. No, ale można wszystko wyćwiczyć. Daję czas e, ludziom. Natomiast y, nie wiem, no y, 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 tak naprawdę moim zdaniem y, y, trudno jest tak z powietrza Dobrać się jednoznacznie i być zadowolonym z góry z, z ludzi, z którymi się chce pracować, bo może się okazać, że oni się nie, nie są w stanie zgrać, bo każda z nich będzie inną indywidualnością i żeby nie wiem, byli jacy doskonali, bo mogą być, to nic z tego nie będzie. A miała pani szczęście? Czyli trochę jak Najmar i Bapę, prawda? No, a tak, tak, tak. Czyli wiem, miała, pani... miała pani szczęście do, do, do ludzi wokół e... pani muzyki? Wie pan co, ja myślę, że ja tak naprawdę najlepsze składy to miałam te, które Janek kompletował, bo później już było trudniej. I ten, ten skład, który był w Związku Radzieckim. Mhm. Y... Wtedy tam, na tym, w tym Leningradzie, w Leningradzie co pani wypełniała stadiony. Tak, to, to, był, to, to, to był najlepszy z, z tych składów, który, yy, 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 który ze mną wtedy pracował. No. Yy, ale to był kwintet, to nie był wielki skład. To zaraz, słuchajcie, wracamy. Tak, tak. A tak? Teraz natomiast, ja mam pytanie. Tak, natomiast myli. większe zespoły, trudno, trudno tutaj w tej chwili ocenić, natomiast ja uwielbiam i bardzo lubię, nawet jak trochę gorzej gra, brzmienie Big Bandu. O, no, Big Band. To tych nazwisk nie będziemy. Dobrze, ja wrzucę pani, żeby pani miała dwie minuty więcej na zastanowienie, do kogo pani śpiewała, jesteś lekiem na całe zło? Do Wałęsy, do papieża czy do jaruzelskiego? <grym> Podcast wojewódzki kręgierski sponsoruje polski producent obuwia marka Wojas. No, proszę Państwa, tak przypomnę, będzie o miłości. Zaraz poznamy wielką tajemnicę polskiej piosenki. Najciekawsze jest to, że jak zwykle najciekawsze rzeczy są na poza anteniu. Pani Krystyna <laughs> powiedziała, że śpiewała kiedyś po butelce wina i swing. Nie, po w... dwóch kieliszkach. No dobrze, bo dwóch dużych gdzieś się zmieściła, po cała butelka. Po dwóch dużych butelkach wina. Co, co Pani, nie wchodziła Pani w nuty, czy za bardzo Pani swingowała? Nie, raczej po prostu tak było mi wszystko jedno, w związku z po tym. Po dwóch kieliszkach? Tak. E, no nie umiem, no. Rozpoczniałam się za bardzo. To Pani w rock'n'roll nie zrobiłaby kariery. Ale czy są tacy, czy, co mają odwrotnie? Że normalnie do średnio, ale yy, powinien. Yy, yy, tak, tak, zauważyłam jeżdżąc na trasy w latach 70., no właśnie. o czym pan kuba? Wspomniał. Dobrze. Yy, czy utwór. jest? Co mnie zresztą strasznie denerwowało. No jak wszyscy piją, człowiek jest trzeźwy, nikt no tego właśnie. nie wytrzyma. Jesteś lekiem na całe zło. Hmm, to do piosenka to do papieża, Wołęsy czy Jeruzalemskiego? <coughs> Tylko szczerze. <coughs> Bo podobno była wersja Jesteś lechem na całe zło. A to być może gdzieś to ktoś śpiewał, tak? no. ale nie ja. A jak był u pani? U mnie był lek, ale. Tak naprawdę to nie do konkretnej osoby. Tak emocjonalny utwór, tak prawdziwie na prawdziwych emocjach oparty? Tak nie wyobrażała sobie Pani żadnego mężczyzny, na przykład z wąsami fajką? No proszę sobie wyobrazić, że nie. No dobrze, to inaczej zadam. Czy szlagwort, jesteś lekiem na całe zło, był przedmiotem zainteresowań koncernów farmaceutycznych? Nie wiem, był. Tam, tabletki na potencję, proza, Akurat nie takie. Panie takie. Panie Akurat nie takie. Dobrze, dobrze. <laughs> Uderz w stół. <snu. śmiech> dobrze, 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 był. Tam. No i tylko, co? Tylko... Y, y, no nic. Bo, po, 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 nie chcieli płacić. Tyle, i ja Nie, bo to jest genialna piosenka. Czy ktoś... Y, wszystko się zgadza, tylko umówiliśmy się z, a, z, z Bogdanem, który mhm. jest autorem tego szlagwortu. Że mi y, Że... Tak. Że, że jest, tak, dokładnie tak, żeśmy się umówili. I miałam tak. nawet taką rozmowę, która była dobrze rokująca, ale jak mnie facet zaprosił na rozmowę do y, szeratonu, to tam jest taki barek w tym szeratonie, w którym, mhm. y, 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 gdzieś, Na dole. Y, tak, na dole. I tam strasznie głośno grała muzyka. I on próbował ze mną... Coś załatwić. Milion, milion. Coś załatwić. Milion. I mnie to tak wkurzyło, że on mnie tak traktuje, że mnie zaprasza do, do takiego Wyszła miejsca. Pani? Nie, po prostu nie doszło do, do, do sfinalizowania, tak. Y, a a gdyby, to było, gdyby to było inne miejsce, to pewnie byśmy do jakiegoś porozumieli. Ale on chyba specjalnie mnie tam zaprosił, żeby mnie jakoś, nie wiem, y, zdeprymować może. Bo ja nie rozumiałam chwilami, co on do mnie mówi. To no pewnie tym nową-mowa reklamowa była, ale pani Krystyno, dobra. To pogadamy o pieniądzach, dobra? Bo wy wyjeżdżaliście było, za da. granicę i tam były prawdziwe pieniądze. Je przywoziliście. Pani pływała, na, śpiewała na promie śpiewała przez na kilka promie. lat, z przerwami, tak. Ale to co się wtedy śpiewało na promie? Standardy takie mhm. ogólnoznane. Popowe, po, popowe i jazzowe ballady takie. No jest taki specyficzny repertuar, który jest grany, w, 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 na przykład w windach, w, w elevator music takie. Tak, takie ja różne rzeczy. No i musieliśmy oczywiście grać te utwory, które są aktualnie na niektórych listach, mm -hmm. które były na przykład słyszalne w Niemczech albo w Norwegii czy w Szwecji. Okay. Bo, to była, bo to był prom taki pływający między Oslo a Kiel i ludzie tego oczekiwali. I ja, ja uczyłam się tych utworów, zdobywałam gdzieś w Niemczech takie małe książeczki, które można było kupić z tekstami Często tam te teksty były. Miałam materiał. Tylko ja wyszedłem, Bo... już zacząłem się o Madonnę pytać. O pieniądzach no, rozmawiamy. O, o Pani pieniądze. podobno śpiewa like a Virgin. Hej, no. for... Like a Virgin nie, ale śpiewałam jakąś panu. Ma Mam świadków, oh, żeś pani śpiewa Jacksona i like a Virgin Madonny. Pan Asselwicz no tam powiedział. Jacksona nie, Jacksona na pewno nie. Dobra, bo ja chciałem, ja teraz ten wątek finansowy chciałbym trochę pociągnąć. No, Ważny. Słucham, ja, proszę, bo ja musiałem wyjść na chwilę, nie. bo się zakrztusiłem. To, ja tego nie powiedziałem. Ale nie, Naturalnie. chodzi o to, że nie dokończyłem, czy utwór pod tytułem Jesteś lekiem na całe zło, <laughs> chciał być przez kogoś wykorzystany do celów politycznych, bo słyszałem, że były też takie zakusy. Tak. Kto to był? Marian Krzaklewski. Pawlak? Nie. Y, kołodziejczaka, Gorłunia. Nie. A kto? proszę nam powiedzieć, no przecież to no, nie wyjdzie to nie poza umy. To, 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 imię, panie. i partię, to my się dokleimy. Yy, platforma. Platforma? A, <noise> imię? Donald. <noise> Naprawdę, platforma chciała. Ale nie, jesteś lekiem nie... na całe zło? Yy... Się dziwi, że oni władzę stracili, no. W, w tym roku? No dawno to było, ale, ale myśmy się, już powiedziałem, z, z Bogdanem mówili, że nie i koniec. Mhm. Że Żad, do żadnych celów farmaceutycznych ani politycznych ten mhm. utwór nie będziemy y, 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 nie będzie wykorzystany Kuba? i to konsekwentnie się tego trzymamy. Kuba się zakrztusił, tak. wyszedł, jakby się audycja nie działała, wrócił do swojego pytania, więc ja teraz wrócę do swojego. Jestem dobra? bezczelny, przepraszam. O tych pieniądzach. Jaka była przebitka, zastanawiam się, rok pracy na promie. Z tym, co można było zarobić na polskiej estradzie. Ja nigdy roku pracy na promie nie miałam takiego, takiego czasu. Yy, na promie się pracowało dwa miesiące albo trzy miesiące, na, trzy miesiące chyba nawet nie, kysym. i się jechało do domu na trzy miesiące. I ja tak na przykład potrafiłam yy, pół roku spędzić na promie, licząc razem te tak. Te, tak, te, tak. Yy, i pół roku w Polsce. To, ale tak nie wiem, trzy średnie krajowe, cztery średnie A krajowe. Czy, czy ja wiem, jaka była wtedy średnia krajowa. Ja nie wiem, du, jaka, Ale ogólnie no, dużo. Po denominacjach to zmierzam. ogólnie, to ogólnie było tak, że to się opłacało. Do, do czego zmierzam? Bo najlepszy deal finansowy z tego, co staraliśmy się w moim życiu. Przepraszam, tylko że myśmy, życiu. Tylko, że myśmy głosu. tylko że myśmy nie zarabiali w dolarach ani w, w, w markach, tylko w Złotowy. koronach norweskich. Ale kupowała pani alkohol w barku i sprzedawała w Polsce drożej? <noise> Jakie oczy. Kolejna mina Krystyne. W jakim barku? Nie wiem, Pana coś coś mówiła, może się miał. <noise> wszystko. Czy jakikolwiek utwór Pani powstał tak, jak śpiewał nieodżałowany Grzesiu Ciechowski dla pieniędzy? Pamięta Pani piosenkę? Ta, tak, tak, piosenka. tak, tak. Bardzo, bardzo tak. prawdziwa piosenka. Tak, tak. Jak to było u Pani? Tak szczerze. Jeśli bym, jeśli bym była wtedy więcej miała czasu na komponowanie, to może by powstał, ale nie komponowałam wtedy w takiej ilości jak teraz, bo teraz trochę więcej, ale nie. 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 Okej. Okay. Ja mam. Mogę? Tak, Piotruś, proszę bardzo, to jest Big tak, Band, że twoja? broma. Gracie koncerty istniemy. w NRD. I Gramy. tutaj zmiana ustroju, to, że przestaje istnieć NRD, sprawiła, że zarobiła Pani więcej pieniędzy tak niż pierwotnie. Tak jest. I właśnie a propos. Tych kwot chciałbym porozmawiać. I, I chciałbym, żeby pani Powiem panu więcej. Ja część tę historię. Ja część pieniędzy wtedy musiałam zostawić w NRD, w tym tamtejszym biurze, takim podobnym do naszego pagartu, mhm. bo nie wolno było ich wywieźć. Okay. Czyli zrobiła pani po prostu inwestycję w NRD? Nie, musiałam to zrobić. Okay. I to było chyba ze 2000. Kodbus. 2000 marek wschodnich niemieckich. Mur padł. Pojechałam na jakieś warsztaty z, z akademii, które były w Katowicach robione. E, e, zmieni, zmieniły się pieniądze, już nie było NRD, tylko, było, e, tylko były Niemcy. Mhm. I do tej samej agencji, która jeszcze nie, nie zdążyła się ze wszystkimi mhm. rozliczyć, poszłam i odebrałam marki... 2000 marek zachodnich. zachodnich. a, Deutschmark. Pani to ma głowę do no, teraz, widzisz? a ci się opłacają Piękne zmiany systemowe. Takie dobre historie. Takie, ta, tak, to, Naprawdę. to chyba się wszystkim opłacało już wtedy. Ale który utwór, bo ja, ja pamiętam czasy, że płacono za wydanie płyty, to i Kora mi opowiadała, i Cztery chłopcy z oddziału. E, właśnie, i, i, i który, który utwór był największym pani komercyjnym hitem? W ogóle można było to różnicować w PRL-u? że był jakiś utwór, na którym pani zarobiła najwięcej? Czy, ta, czy tak się nie zarabiało wtedy chyba, nie? Zarabiało się na koncertach no wyłącznie. Właśnie. Czyli to, że modlitwa o miłość prawdziwą była... Przy... później się okazało, że na przykład piosenka Specjalne okazje, wspomniana tu wcześniej, mm -hmm. ten remix, przyniosła mi z tytułu jakichś wykonań jakiejś Japonki gdzieś tam, bo Japonka to śpiewała na festiwalu w Sopocie, mm -hmm. 50 dolarów. Great! Z odebrałam, odebrałam Za pani 50 dolarów? Z tego tytułu, tak. I co pani zrobiła z tym pieniędzmi? Zamieniłam go do złotówki. Super decyzja. Na ciąg dalszy rozmowy zaprasza Marka Wojas, polski producent obuwia. Pani na, bo czas nas goni, a jednak pani jest też pedagogiem. Byłam. Była pani. Zna pani Elę Pędowską? Słyszała pani o nich? Tak. To jest dobry pedagog, czy nie? Nie oceniam. Czyli zły, rozumiem. Czy można kogoś nauczyć śpiewu? Bo mam takie wrażenie, że od dwóch dekad żyjemy pod presją różnych talent show, które ludziom wmawiają przyjdź, wystąp, będziesz gwiazdą. Że ta droga na skróty... Dobrze pan powiedział, wmawiają. No właśnie, jak, jak to z pani perspektywy? Można kogoś nauczyć, kto nie ma głosu? Może u... zaczniemy od tego, że jeśli ktoś nie ma yy, czym słuchu... Śpiewaś? Nie. Nawet jak nie ma czym śpiewać, a znowu miał czym śpiewać? Uh -huh. a, a śpiewał, nie? Uh -huh. I to jak? Uh -huh. e, 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 jeśli ktoś nie ma talentu tak zwanego muzycznego, nie ma słuchu, nie ma... E, e, nie jest muzykalny, uh -huh. e, no to kiepsko będzie z tym śpiewaniem, bo uh -huh. to już nawet nie chodzi, bo, bo, bo śpiew to nie jest tylko muzyka, ale również brzmienie. Jak ktoś ma cienki wokal, albo taki bardzo pozbawiony alikwot, no mówię... Mm, mm, Czego? Apara... Alikwot. alikwot. To jest to od alkoholu, to się łączy. To jak, pan, jak pan napina na perkusji werbel, tak. to pan mm -hmm. ma tak. takie różne Tak. wyżej, niżej, wyżej, tak, tak, niżej tak, tak. to brzmienie jest ja zmienia. Ja lubię taki głęboki werbel. Tak, głęboki no to to on ma dużo alikwot. A, to dobrze, wie pani, lata to robię i nie wiedziałem, że to czynię. <śmiech> <śmiech> no dobrze, e, czyli ale... najpierw trzeba mieć słuch. E, no i talent muzyczny. No, dwie rzeczy. No, słuch mm -hmm. to ma każdy, lepszy albo gorszy. Ale, ale to... słuch muzyczny to jest coś innego mm -hmm. niż normalny słuch. Mm -hmm. Bo ja słyszę, co pan mówi, ja słyszę, co pan mówi, panowie słyszycie mnie, wszyscy słyszymy, tylko jak ja zaśpiewam jakąś nutę, to mogę ją zaśpiewać dobrze albo źle, czyli albo będę, no źle, zły przykład, ale gdybym zaśpiewa chciała zaśpiewać jakąś frazę, powtórzyć po kimś i mogę ją zaśpiewać dobrze albo źle, trafię mm. albo nie trafię. Ja byłam świadkiem takich, na, siedząc na egzaminach w teatrze muzycznym w Gdyni, bo tam jeszcze uczyłam wtedy, po kolendzie nocce zresztą, jak dziewczyna, która była przepychana dosłownie, bo żeby zaistniała w teatrze, żeby mogła się dostać do teatru, mało że fałszowała, to jeszcze nie miała poczucia rytmu, ale ktoś ją tak wyszkolił, że jakoś tam coś tam dawała z siebie. Tylko, że mnie było wstyd. Ale wtedy mamy do czynienia z wykonawcą, czy z artystą? Czy to w ogóle różnica? Wykonawca, artysta są Panie dwa... Co, to, są, to są biurokratyczne określenia. Ja bym do tego w ogóle nie brała tego pod uwagę. Bo to mm -hmm. się... To, to, to są... Tylko ja, ja miałem tą... Um, um, natomiast, bo... natomiast słuch muzyczny, a słuch to jest niby to samo, ale nie, mm -hmm. ale nie Chodzi mi samo. o to, że w różnych programach, gdzie ja byłem jako juror, przychodzili ludzie, którzy, miałem wrażenie... Mają słuch, mają warsztat, ale nie mają osobowości i talentu. To, to Czyli śpiewają od... po nutach, ale tak, nie o... ale, ale emocje są martwe. Tak, no, się. I, I to jest problem w, w jest byciu problem. na scenie. Tak, to jest problem i to, to jest problem w większości naszych polskich ludzi śpiewających. Czyli jakby pani to zdiagnozowała, że nie mają ha, nie, nie emocji. Mają pomysłu na siebie. Mhm. Nie, no, każdy ma jakieś emocje, ale oni nie wiedzą, co z tym zrobić. Mhm. A poza tym są nieszczerzy nie tylko wykonując te utwory, które mają tam do siebie zaplanowane do wykonania, tylko jakby... Nie wiem, nie umieją się w tym znaleźć. Jest takie aktorskie powiedzenie, o ten to kłamie. No, no, coś takiego w ale... nich jest, no, okay. Że oni po prostu mówią dlatego o nieszczerości. No, nie ale na przykład, o... nie wiem, Muniek, którego aparat nie jest doskonały, ale, ale jednak... Ale on jest szczery. On jest szczery i go za to kochamy. No, przecież... Ma świetne tego, teksty. Tak. Zgadzam. A ma czym śpiewać Monik? No nie bardzo. Jak, ale <grym> nie, bo... nie musi, no. Nie, nie. Znaczy, on ma ampluła takiego... No dokładnie. On, każdy on ma, ma ochotę dać mu na piwę. No dobra, ale. On ma osobowość. Słuchajcie, ale mówiliśmy o, o, na początku rozmowy o Martyniuku, który no nie jest moją jakąś estetyczną... Ym... Ikoną. Ikoną, ale kurczę, blade, ludzie go słuchają, kochają. No bo opowiada o, ich to... historię. Wejdźmy na 17 leveli wyżej. Bardzo proszę. O -o. Jakim człowiekiem był Czesław Niemen? Bo ja miałem okazję raz z nim... Podróżować na festiwal do Chicago, e, gdzie się trochę poznaliśmy, i to była niesamowita postać, bo nagle w samolocie lecimy, wyciąga fajkę i zaczyna palić. I cały personel w panice, bo dopiero kapitan przyszedł i bardzo, bo przepraszał, że nie można. Czy to był człowiek tak wolny, tak niefrasobliwy, czy, czy tak nie wiem, jakoś, jakiś antysystemowy? Ja myślę, że on miał troszeczkę, że on był przede wszystkim antysystemowy i taki sprzeciwiający się. Mm -hmm. y, 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 nie chciał się podporządkowywać po prostu. Mm -hmm. Nie, bo właśnie jestem ciekaw, czy jego ekspresja właśnie była antysystemowa, czy lekceważył konwenansę, jego strój, sposób y -y, Nie, nie, nie. Ekspresja była zdecydowanie antysystemowa. Mm -hmm. I ja to miałam okazję się przekonać na, że tak powiem, w moim rodzinnym domu, bo mój ojciec y -y, y -y, bardzo nie lubił. Czesława <sława> no Dopiero jak... Nie lubił? Nie lubił. Jak <sława> ja tam zaczęłam pracować, jak zaczęła się, jak ta trasa się zdarzyła, to myśmy między innymi w, 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 mieli koncert w Gorzowie i ponieważ w moim domu rodzinnym był taki zwyczaj, że mama zawsze jak przyjeżdżali artyści, w, 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 to zapraszała ich Tacy, z którymi ja miałam kontakt albo któryś z moich braci zapraszała na obiad albo na jakiś poczęstunek. No w związku z tym, że Czesław, no więc Czesław się zgodził, został zaproszony na obiad. Mm -hmm. Jak ojciec usłyszał, jak Czesław mówi, no to oni się w ciągu trzech minut dogadali. Mało tego, okazało się, że... Y a przecież mój, mój ojciec nie był prosystemowy, wręcz przeciwnie. A co chodzi o kresowe jakieś skłonności, Nie, no, Ja nie wiem, co ale między nimi nagle się okazała chemia. taka chemia, mhm. że ojciec po prostu nie, Czesław, nie. Ty, ty. Polubił. Ale to w ciągu sekundy się stało, gdzie on był po prostu wyłączał mi radio, jak ja słuchałam na przykład Oj. tak, był bez względu, dopóki go nie poznałem. Ale taka, taka jakaś chemia między nimi nastąpiła i to się wszystko w sekundzie zmieniło. No. Ale... Więc, a, a ponieważ mhm. dlatego mówię, że Czesław był antysystemowy, bo mój ojciec też nie był systemowy. No. Nie, przeciw... Po Warszawie krążyły takie legendy, bo Czesław z rodziną Czesław Niemen mieszkał przy niecałej, niecałej Warszawie, tak. tak. Że jak miał dobry nastrój, to chodził po całej kamienicy, po piętrach, dzwonił i rozdawał ludziom autografy. Ja nie zapytałem wiesz. go, powiedział, że to jest prawda i że czasami mu się zdarzało mieć nastrój. Szczegółów nie będę yy, tłumaczył miewał. Czy też go pani poznała? Bo ja miałem okazję być po raz kolejny na powązkach 1 listopada na Starych i to, co się dzieje przy, przy grobie Rzesowa Niemena, to słuna po prostu, którą z księżyca widać. Widać, że ludzie go pamiętają. Więc to na pewno ciekawie jakiś zakulisowych historii. Pamięta pani coś takiego? Co może pani powiedzieć? No, myśmy jeździli przecież w tej trasie w maju w tym 70 roku, jeździliśmy jednym autobusem. Mhm. Ja co prawda nie pamiętam jakichś szczegółów, ale opowieści, które snuli koledzy Czesława, nie wiem czy się nadają do tego. Żeby Oczywiście. Do, na jest jest, jest, ta, jest, ta, jest taka w filmie chyba mocno erotycznym. Że pan Krzysztof się ja... wypowiedział. Pan, pan nie, Czesław tak. się ja Tak, to, 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 powie... to, to, to nie to nie Ja chcę o czymś innym mm -hmm. powiedzieć, jak to o historii, która się wydarzyła w pociągu jadącym na koncert, który się odbywał na tak zwanej rurze, czyli tam, gdzie się teraz wojna toczy, mm -hmm, y, w okolicach Doniecka. Bo myśmy tam pojechali grać dla polskich ekip, które ten rurociąg budowały za dolary. Mm -hmm. y, I y, 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 podobno była taka historia, że. Koledzy w tym pociągu, żeby sobie skrócić czas dojazdu, no jakaś tam jakiś alkohol zaczęli pić. I w pewnym momencie podszedł przechodząc korytarzem, zobaczył to Czesław i mówi: e, wy tak, tak pijecie, to szybko się upijecie. Ja mówię, A co tam się szybko upijemy? Nie upijemy, upijemy się, to się upijemy. No to ja wam pokażę, jak się pije. Mm -hmm. A, i po, poprosił kogoś, żeby skoczył do restauracyjnego, żeby mu przy, przyniósł oliwę i y, 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 seteczkę oliwy czy tam pięćdziesiąt gruncik tak zwany. tak, tak, tak gruncik, no właśnie i mm -hmm. y, 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 wykonano to, czyś te oliwy, po czym wyknął ten y, alkohol. No, a po chwili to już trudno powiedzieć, co się stało, bo potem się o tym mówiło, że. Yy, wszyscy. Nie, 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 że wszyscy puszczają pawie, ale Czesław wpuszczała łabędzie. Naprawdę. Stąd jezioro łabędzie. Pania, tak? Stąd czarny Łabądź? Tak. Stąd, stąd w ogóle łabąć. Przepiękna historia. To jest Ale... jak eksodus, jak początek hmm. wszystkiego. Dobrze. Nie, bo, bo pani... ja słyszałem taką historię, nie wiem, czy pani, <laughs> że jak Czesław Niemen z kolegami jeździł po, po Rosji, to któregoś dnia takich nastraszono, że są podsłuchy, że znaleźli podsłuch pod dywanem. A to nie Czesław Niemen. To nie? To, to... Opowiadam... pan Sewicz. Nie! Kto to. To była jedna z pierwszych grup, nie wiem czy nie, czy nie truba duży, mm -hmm. że odkręcili z Gerandol Tak, że zaczęli ale, ale wie pan, że ten, że tą anegdotę to ja widziałam w jakimś amerykańskim filmie? O ja, a mi to opowiadano w kontekście. Ja nie wiem, czy Tadeusz nalepa mi tego nie opowiadał wiele lat temu, była że grzebali, grzebali, historia, grzebali tak. potem się okazało, że to jest mocowanie żarandola w tak, skali. To, 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 to jest autentyczna historia, tylko I ja nie wiadomo, pamiętam, kto ją zrobił. Tylko nie pamiętam, kto to wykonał. Zresztą e, e, ta trasa, o której wspomnieliśmy wcześniej, te, pod, ta moja trasa mm -hmm. po tym Związku Radzieckim, to myśmy mieli taką e, konferencjerkę mówiącą po polsku, która do mnie do pokoju przychodziła. I zanim zaczęła cokolwiek mówić, to potrafiła nie wszędzie, ale w niektórych miejscach, to najpierw właziła na krzesło, skakiała z tego, potem na stół, skakała z tego stołu, na wszystko, na, na, na rzeczy, z których mogła zeszkoczyć. Ja mówię, ma, Maryna, bo ona była Maryna. Co ty robisz? A on mówi, psuje podsłuchy. O Jezus Maria, jakie Takie to były było. kolorowe czasy. Pani Krystyno, mam proste pytanie, ale bardzo skomplikowane. Co panią bawi? Co panią rozśmiesza? Z czego pani się śmieje? Z, z, I tutaj proszę o szczerą odpowiedź. Z, z wielu rzeczy. Powiem panu, co mnie dzisiaj rano rozśmieszyło. No. Wypuściłam mojego psa do ogrodu. Dużego psa, bo pani ma tylko dużego. Ojej. Rzadko będziemy do pani wpadać. Ale wie pan, jaki on jest prostu, miły. Ja nie wiem zawsze, jak za nim zje nogę jest miły. Ale on nie je nóg. Przyjdę to zje. <grym> Zapraszam, to może <grym> się uda. E, e, w każdym razie wypuściłem tego mojego psa, no i tam przygotowałam moje jedzenie, już jedzenie w miejsce. Pies stoi pod drzwiami, otwiera sobie sam, bo nie, nie zamknięte cał, całkiem, tylko na, przy, tak, przy, na, 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 na dotyk, otwiera sobie łapą te drzwi. Wstaje na środku pokoju i ja patrzę, no, jedzonko. A on w tym momencie, jak usłyszał to jedzonko, jak zaczął się kręcić za własnym ogonem, to ja myślałem, że ja umrę ze śmiechu. Już się bałem, że I, łabędzia wypuścił. Czyli czy, czy zwierzęta panią bawią. I bawią. I sytuacja, jest historie. A, a z, takich, takich rzeczy? Ale on tak ganiał za tym ogonem, jakby podskakiwał. No. no bardzo to było zabawne. E... Ale nie tylko, bo to, to jedna, jedna z rzeczy. No, Ale filmy panią bawią. Tak. Monty to panią bawi, absurd panią bawi? Yy, tak. Tak. Dobra. Krótka odpowiedź, krótka. Krótka, krótka Moja babcia omawiała. Strasznie mnie na przykład. Yy, no. A to jest jeszcze odpowiedź? Pani nie, się Krystyna zastanawiała, to ty oczywiście się wścinała. Chcę Że... powiedzieć, jaki film, nie, tylko wyleciał mi w międzyczasie tytuł. Na Marilyn Garnie. Monroe z, z tym. Ten... Pół Z orkiestru. Pół pół tak. Ale premiera tego filmu była dawno, Panie Krystyno. Ale ja zawsze go to, to jest genialny film. film. Nobody's Perfect nie, ta, o, ta, ta o, scena nie. finałowa. To mnie bawi. No. Od, ostatnie pytanie ode mnie, bo za dwie minuty musimy kończyć. Moja babcia mówiła, co jest ciekawe, bo to jest trochę taka podwłoste pod za różnym tendencjom i badaniom. Że im człowiek starszy, tym bardziej się spieszy. Ja tego nie czuję po sobie. Czuje Pani, że Pani się spieszy, że ma Pani jakieś projekty jeszcze niezrealizowane, mnóstwo pomysłów, coś przed sobą? Mam, tak. tak. Mm -hmm. Mam takie poczucie, że ciągle coś jest przede mną. No A co natomiast... to będzie? Może Pani nam coś tak zapowiedzieć? Za, za Z najbliższych rzeczy ta. mogę powiedzieć, bo to już jest prawie, że tak powiem, zorganizowane. Będę nagrywać piosenki świąteczne w grudniu. Okej. Okay. Na które święta? Na przyszłe. Okej, okay. no tak. To teraz tak. Czy kolendy, czy piosenki świąteczne? Piosenki świąteczne. Jingle bell, jingle bell. No, może nie aż tak, jak. Last A duety będą, czy nie? Nie. A, dobra. Podróże. Panią to. Kategoria podróże. To, to jest pani ulubiona. Karol, nie jadę do pracy? Dobra, nie jedzie pani do pracy. Jedzie pani z tym swoim busem, tak. jedzie pani z namiotem. Pani Krystyna, słuchaj, mamy do, w dobie ja mam kryzysu mieszkaniowego. Pani Krystyna ma 30-metrowy namiot i umie go złożyć i rozłożyć. Nie. Pani ma po Złożę. prostu namiot. A, po prostu. namiot. Ja, ja, on był składany i rozkładany, ale to nie ja robiłam. Bo ja nie jestem w stanie, bo to jest za ciężkie. I tak Więc... się... Te, tak, bo wiem, że pani podróżowała do Portugalii, wiem, że zdalnie przez Skype'a pani zmieni, potrafi zmienić koło. Wszystko wie. Nie, to nie tak dokładnie, ale dobrze. A dzisiaj nie jestem precyzyjny. Legendy ale, miejskie. Ale, ale, ale to, to dobrze wygląda. Nie umiem pani zmienić koła. No. I tak się zastanawiam, bo to, to jest powiązane trochę z historią pani rodziny. Bo stąd, skąd Gorzów? Pani mama jechała, zobaczyła i coś jej się przypomniało, że to jest Grodno, po, tak. podobne do Grodna. No, I tak, tak się jakieś wzgórki i rzeka pośrodku. Dobra. No. To jedzie Krystyna Prońko przez świat. Tym busem. Tak. I tak się rozgląda. I czy jest takie miejsce, że pani sobie patrzy kurczę bladę. Ja, ja bym chciała, zamieszkała. Ja bym chciała tu. Tu mi się podoba. Yy, wie pan co? Yy, wiele miejsc mi się podoba, ale ja będę zawsze tutaj wracać jednak. Bo ja się tutaj najlepiej czuję. U nas, w A tak naprawdę to by, by, te podróże autem, no, ja się zatrzymuję, ja sobie zwiedzam, jak jest, jak, jak m, m, jest coś do oglądania po drodze. Oglądam świat. Nie, ja nie jadę tylko po to, żeby gdzieś dojechać do jakiegoś miejsca. Ale jak jest pani w Portugalii, wchodzi pani do takiej małej knajpki, jest przeuroczy kelner i pyta, Krystyna, a czym ty się na co dzień zajmujesz? To co pani mówi? Nic. Nic. Nic pani nie ma. W no one <grym> is perfect. Nie, so nie przyznaję się. Ostatnie pytanie ode nie, nie mnie. Nie przyznaję się. Kupuje się pani już z Rodowicz, czy nie? <grym> Dobra, nie? Bez odpowiedzi. Pomidor. Dobra. Dobra. To w takim razie... Masz jeszcze jakieś pytania? Ja miałem wątek miłosny, ale to następny no rodzaj jak pani bardzo. do nas wpadnie. Tak? Jeszcze? jeszcze? Jak pan ma czas. Bo wiemy, wiemy, że miłość można znaleźć w Azerbejdżanie. To, to jest pewne. Pani miała za ber Berżańskiego kochanka. No przecież pa pani poznała męża tam daleko gdzieś. My. Pani Kysnam ja męża, to ja czegoś nie. Ale na... Związy... wiąże... tam... ja, z Januszem Komanem, to no. tam się poznaliście. Ale oni chyba nigdy nie mieli ślubu z tego. Baku, ale to jest Azerbejdżan, tak. tak. Aha, no, Czyli sobie. jednak to pytanie było. W... Ale, w miarę ale Janusz nie był moim mężem. Czy to jest osoba w ogóle? Dobra, to, to w takim razie. My Myśmy się poznali w rzeczywiście tam, bo, ale on dojechał na trasę, zastępując jakiegoś. No, by... Chciałem zachęcić do podróży po prostu do tej części świata. No. Autem autent nie mam odwagi tam jechać. Dobra. A ma pani, Kuba pytał o plany, że płyta będzie, a ma pani jakąś. Taką podróż na horyzoncie, którą pani odbędzie już zaplanowaną? Tak, samolotem do Portugalii. Do tego małego człowieka, no, który pyta. Dziękujemy bardzo, miłość będzie później. Krystyna ja jeszcze była na Naprawdę na początku grudnia. Ale, a, a z Majką Jerzowską, się pani kumpluje już, też? Tak? Zawsze się kumplowałem. Ja właśnie chciałam to usłyszeć od pani. Bardzo dziękuję pani Krystyno. <laughs> dziękuję Chcę powiedzieć, że spełniła pani nasze marzenie, bo my sobie tak lubimy zaprosić ludzi, którzy nam kiedyś i ciągle chyba otwierają oczy. Na było. Naprawdę. Bardzo się bardzo. cieszę, że mogłam tu przyjść i dziękuję za zaproszenie. Yy, I na pewno na pierwszej stronie onetu pani znajdzie jutro dużo informacji na, na swój, na swój na, temat. Na pewno Oliwie Niemena. No, no, dziękujemy bardzo. bardzo. <noise> dziękuję. Wojewódzki,wódzki, kędzierski. Bóg z wami bezalkoholowy.